Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Lepiej tak, nie? Niż tam. Potential investment in West Nusa Tenggara. Why? West Nusa Tenggara is ready to accept visitors and businesses? Fastest growing region in Indonesia. Consistently beats national economic growth in 2014 to 2017. GRDP growth of 25.3% from Q1 2014 to Q1 2018. The highest among 34 provinces. HDI index's growth of 8.9% from 2010 to 2017, the highest among 34 provinces. Solid infrastructure. 98% of national road is in solid category. Zainuddin Abdul Majid Airport. Revitalization of Badas and Bima ports. Gilimas, Lembar port development. Dams. Pandandur, Bintang Bano, Rababaka Complex. Surplus of 25 megawatt. Additional 450 megawatt is in development. Strong government support. Online and centralized permit and tracking system. Clear KPIs for investment permit processing. Principal permit, 3 days. Investment permit, 6 days. Capable workforce. Young, vibrant workforce. Workforce size 50% of total population. Low unemployment, 3.32%. Strong university networks. A total of 42 universities across the province. West Nusa Tenggara's diaspora network, national and international. West Nusa Tenggara scholarship for all degrees. Currently working with 26 universities in 5 countries around the globe. Welcome to West Nusa Tenggara in Indonesia. As a governor, I have to make sure that our province is friendly to business community, friendly to investment. So we are so happy that you are interested to come to our province. Thank you very much. Program zaprasza sponsor Miasto Toruń. Dzień dobry Państwu. Halo, czy mnie słychać? Tak, słyszę. Tak. Dobrze. A mnie słychać też? Tak. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz tak. Przepraszam, w jakiej kolejności są wystąpienia, bo ja się tu trochę nie orientuję. Od pana profesora zaczniemy. Aha, czyli od mojego referatu. Tak, na chwilę.
Czekamy chwilkę chyba. O, nie wszyscy są. Jeszcze. Dobrze. To jeszcze raz pani pytam, czy słychać mnie wystarczająco? Tak, bardzo dobrze pana słyszymy. Dobrze. Czyli rozumiem, że ja mam przedstawić swoje wystąpienie teraz. Tak? Już za chwilkę. Pani Kamilo, czy tak? Czekamy jeszcze? Możemy zaczynać powoli, a jedynie jeżeli któryś z uczestników pojawi się za chwilkę, no to po prostu oddamy mu potem głos, tak jak tu pan moderator w kolejności zadecyduje. Dzień dobry państwu. Nazywam się Radosław Fidler. Będę miał przyjemność moderowania tym panelem. I panel to dynamika przemian we współczesnej Azji. Mamy różne tematy, różne perspektywy, różne problemy stawione, które będziemy dyskutować. Ja proponuję takie techniczne, żeby maksimum 15 minut mówić, jeżeli da radę, żebyśmy byli w stanie podyskutować, tak, ze sobą i z tymi osobami, które dołączą do nas. No i według tutaj rozkładu mamy 6 wystąpień, po 15 minut to i tak już jest sporo, tak, jeżeli te 6 wystąpień będzie miało miejsce, a mamy do 13 godziny, tak, pani Kamilo? Do 13 godziny mamy tutaj, czyli taki... Dobre. Tak szybko będziemy musieli dosyć się nawet mniej niż 15, to jest maksimum, tak, takie maksimum, ale byłoby pożądane nawet 10 minut, tak mówić, żebyśmy mogli trochę podyskutować ze sobą. Zapraszam w takim razie pana profesora Bartosza Wróblewskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego tytuł wystąpienia to Jordania na tle współczesnej rywalizacji wewnątrz arabskiej. Panie profesorze, serdecznie zapraszam. Ja jeszcze przepraszam, upewniam się, 10 minut? No dobrze byłoby, tak? 10 minut. Dobrze, 10 lub nieco ale nie już, nie będziemy aptekarzami, ale te 15 to już będzie już absolutnie, ja już będę potem wkraczał do akcji, tak? Proszę Państwa, mój referat dotyczy rywalizacji wewnątrzarabskiej na przykładzie szczególnie Jordanii, a dokładniej on będzie dotyczyć nawet konkretnie rywalizacji jordańsko-saudyjskiej w największej mierze. Więc chciałbym przede wszystkim przypomnieć, że współczesne państwa arabskie są opisywane językiem polityki europejskiej jako państwa narodowe. Gdyż przybrały taką postać, mają wszystkie atrybuty suwerennego państwa narodowego. Z tym, że trzeba podkreślić, że wiele z nich ma taką postać dopiero przybrało taką postać dopiero w XX wieku. Wiele państw na obszarze świata arabskiego powstało ze struktur rodowych lub plemiennych z zupełnie innej rzeczywistości. I wobec tego często się zapomina, analizując sytuację z punktu widzenia europejskiego obserwatora politycznego, że język, którymi się posługujemy, czasem jest nieadekwatny do rzeczywistości, jaka w istocie tam panuje. Albo jest jeszcze dziwniej, to znaczy zjawiska polityczne z rozmaitych poziomów są wymieszane ze sobą. I tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę na przykład Jordanii. Najpierw trzeba zacząć, że sama Jordania jest oczywiście państwem, które powstało dopiero po I wojnie światowej jako Emirat Transjordanii, przy czym do roku 1946 była protektoratem brytyjskim, więc nie była państwem suwerennym. Formalnie państwem suwerennym jest dopiero od roku 1946, a de facto można powiedzieć, taką swobodę polityczną uzyskała dopiero w latach 50. Natomiast, i kolejna rzecz, dość ważna,
w zasadzie w tej rzeczywistości ważniejsze od struktur państwowych, przynajmniej początkowo, była osoba władcy oraz lud panujący. Jordania dzisiejsza to jest haszymickie Królestwo Jordanii, Arabia to jest Arabia Saudyjska i to w gruncie rzeczy te nazwy są bardzo ważne. Odrębność państwa jordańskiego wynikała tylko i wyłącznie z faktu panowania tam haszymidów. No, teraz można powiedzieć, jak utrwaliła się w ciągu dziesięcioleci istnienia, ale nawet teraz no, nie można dać głowy, na ile to państwo zachowałoby stabilność, gdyby zabrakło dynastii panującej. Z punktu widzenia no, przynajmniej części Arabów, no, zwłaszcza ich inteligencji, w ogóle przecież istnienie odrębnych państw arabskich to jest wybryk historii, który nie powinien się zdarzyć. Przypominam, Haszymidzi jest to lud, który wywodzi swoje pochodzenie od proroka Mahometa, dokładniej od pary córki Mahometa, Fatimy i jego zięcia Alego. I był to jeden z najstarszych arystokratycznych rodów arabskich. Od XVIII jeszcze Haszymidzi rządzili oczywiście nie Jordanią, tylko rządzili, a w każdym razie mieli potężne wpływy w krainie Hedżaz, w Mekce i Medynie. Od XVIII wieku na Półwyspie Arabskim był ostry konflikt z Saudami. On się rozstrzygnął w wieku XX, zwłaszcza w latach 1919-1925, kiedy w wyniku no, różnych wydarzeń, których nie będę tu już opisywał, Saudowie pokonali Haszymidów, oddziały Saudów, a tu trzeba przypomnieć, że Saudowie nie byli zwykłą dynastią, tylko przewodzili jako wojskowi przywódcy ruchowi wahabitów. Wahabici, no, w sensie ideologicznym, no, można powiedzieć, przewodził im ród Abdel Wahaba, a w sensie polityczno-wojskowym ród Saudów od XVIII wieku. Więc Saudowie pokonali i wyrzucili z Mekki i Medyny Haszymidów, którzy no, dzięki temu, że związali się już dawniej, w czasie I wojny światowej z Anglikami, no, uzyskali od Anglików trony Iraku i no, taki dość słaby tron tej Transjordanii. Dalej historia rodu była związana właśnie z tymi dwoma obszarami, przy czym w Iraku w 1958 roku doszło do obalenia Haszymidów, no i pozostali oni władcami tylko w Jordanii. I teraz proszę Państwa, zarówno Jordania, jak i Arabia Saudyjska były no już tam od lat 50. teoretycznie sprzymierzeńcami Zachodu. Więc w logice zimnej wojny powinny były te państwa współpracować ze sobą. Tymczasem w takim newralgicznym okresie, no mniej więcej lat 1949-1957, trwał cały czas bardzo ostry spór między Haszymidami a Saudami. Prawdę mówiąc, no, dwaj politycy, tacy jak Abdallah, władca Jordanii, i Ibn Saud, w zasadzie twórca też Arabii Saudyjskiej, przynajmniej w nowym wydaniu, to częściowo był to dla nich główny element sporu, no, hamowany owszem przez protektorat międzynarodowy, ale było to jedno z najważniejszych rzeczy. Do tego stopnia, że gdy władzę w Egipcie objął Nasser, który był przecież no, w świecie arabskim jakby przedstawicielem lewicy, przeciwnikiem monarchii, nie przeszkadzało to Arabii Saudyjskiej przez kilka lat współpracować z Nasserem w celu no, w zasadzie obalenia dynastii haszymickiej w Jordanii. W dużej mierze mówi się, że no, to znaczy są pewne dowody, no, że Nasser tu ideologicznie oddziaływał na ludność Jordanii, to bardzo potężnie, ale pieniądze na propagandę, nawet na przekupywanie polityków dawała Arabia Saudyjska i rzeczywiście ta monarchia jordańska była bardzo zagrożona. Mimo że Arabia Saudyjska była już wtedy sprzymierzona ze Stanami Zjednoczonymi, Jordania też sprzymierzona z Zachodem, no to polityka na miejscu zupełnie to temu zaprzeczała. Ostatecznie po 1957 roku udało się, w dużej mierze dzięki wpływom Stanów Zjednoczonych na oba kraje, można powiedzieć, złagodzić ten spór i potem logika zimnej wojny wymuszała na nich współpracę. W 1970 roku
była wojna domowa w Jordanii, gdzie król Hussein, wnuk Abdallaha, pobił no, lewicowy ruch palestyński. I po tych latach no, ta współpraca się w zasadzie między Arabią Saudyjską a Jordanią no, ułożyła jeszcze lepiej. Zwłaszcza, że po klęsce w 1967 Jordania musiała zrezygnować z pewnych nadmiernych ambicji, jakie dotąd żywiła. I proszę Państwa, Zachód zdołał się przyzwyczaić, że Jordania i Arabia Saudyjska to są w gruncie rzeczy sojusznicy. I tak był nastawiony przez wiele lat. Tymczasem na prawdziwy obraz rzeczy światło rzuciła wydarzenia z lat 1990-1991, kiedy Irak zajął Kuwejt. No, duża część krajów arabskich poparła tutaj Stany Zjednoczone, no w każdym razie sprzeciwiła się Irakowi. Kilka jednak krajów, głównie lewicowych, no przyjmując tą nazwę, czy postępowych, co rozumiem, że jest no, nazwą dość taką często nieadekwatną, popierało tu Irak, ale za poplecznika Iraku również uchodził król Hussein i Jordania. Ja dodam, że to wynikało może nie tyle z sympatii, co z różnych wewnętrznych przyczyn, ale w Arabii Saudyjskiej pojawiła się ogromna nieufność wobec Jordanii. W prasie pojawiły się informacje nawet o spisku międzynarodowym, to znaczy o projekcie podziału Arabii Saudyjskiej, w której Irak zabrałby no, tą naftowe wybrzeża Zatoki Perskiej. Jordania by jakby odzyskała dla haszymidów Hijaz, a Jemen zająłby no, też odpowiednią południową część Arabii Saudyjskiej. Trudno powiedzieć, czy miało to jakiś związek z rzeczywistością, natomiast świadczyło o olbrzymiej nieufności wzajemnej. No, Arabia Saudyjska ekonomicznie prześladowała Jordanię. Potem w latach 90., kiedy już no, Irak przegrał, król Hussein odbudował swoją no, stosunki z Zachodem, teoretycznie z Arabią Saudyjską, przede wszystkim podpisał porozumienie pokojowe z Izraelem, co poprawiło jego sytuację. I teoretycznie trwała dalej współpraca. Do dzisiaj Jordania jest postrzegana jako no, kraj prozachodni, wobec tego no, niejako sprzymierzony z Arabią Saudyjską. Do tego przyczynia się jeszcze dwa zjawiska oczywiście. Po pierwsze ekspansja Iranu, no, czyli obozu szyickiego, którego bardzo obawia się Arabia Saudyjska, ale no, do pewnego stopnia obawiała się również Jordania. Więc w tym wewnętrznym sporze bardzo gorącym w ciągu ostatnich 20 lat na Bliskim Wschodzie, znowu Arabia Saudyjska i Jordania no, teoretycznie są wyraźnie sprzymierzeńcami. I tak by można powiedzieć. No. Dodatkowo ostatnie lata 2014-2018 to są lata, kiedy no, wzrok był skupiony na tym niezwykłym zjawisku, jakim była najpierw fantastyczna ekspansja państwa islamskiego, a potem jego powolny, ale no, kompletny upadek. Na tym tle no, nie zauważono pewnych zjawisk. Jordanię zalała fala uchodźców, potężna. No i trzeba przyznać, że Jordania na tle wojny domowej w Syrii, wojny domowej w Iraku, no była taką oazą przynajmniej jakichś ludzkich warunków egzystencji. Jordania wobec tego musiała no, rozpaczliwie rozglądać się za dotacjami. Często naftowe kraje ogłaszały, że płacą te dotacje, ale tak naprawdę często te pieniądze nie docierały lub prawie nie docierały. I teraz no, ostatnia rzecz, mianowicie już w ostatnim okresie pojawiły się pewne zjawiska, które muszę tylko zasygnalizować, bo nie wiadomo, czy one się przekształcą w jakąś poważniejszą rzecz, ale no, są zastanawiające. Na samym Półwyspie Arabskim wybuchł ten no, taki niezwykły spór między Arabią Saudyjską a Katarem, w którym teoretycznie Katar powinien nie mieć żadnych szans, a jednak politycznie przetrwał nacisk Arabii Saudyjskiej. Dotąd wydawało się, że kraje znad Zatoki Perskiej, nad którymi dominuje Arabia Saudyjska i Jordania, stanowią jeden obóz. I ten obóz z drugiej strony, no, sprzymierzony ze Stanami Zjednoczonymi, w gruncie rzeczy działa teraz też na korzyść Izraela. Tymczasem wbrew temu, co by pomyśleć, właśnie Jordania, co prawda symbolicznie zaznaczyła to,
to nie społeczeństwo, które jest antyizraelskie, ale władze symbolicznie zaznaczyły swoją pewną niechęć do Izraela. Mianowicie król Abdallah II wymusił całkiem niedawno oddanie przez Izrael takich dwóch enklaw, niedużych, Bakura i Gamra, które Izrael formalnie dzierżawił od Jordanii. No, z tego zrobiono w Jordanii potężne uroczystości zaznaczające no, jakby tą rolę króla jako jednak człowieka, który się sprzeciwia trochę temu Izraelowi. Ale to można by uznać za czysto wewnętrzną sprawę i na razie tak może i jest. Natomiast na koniec zwrócę uwagę na jedną rzecz, na uaktywnienie się polityczne Turcji w skali właśnie Bliskiego Wschodu i świata arabskiego, na wyraźne dążenie nowych władz tureckich do stania się nowym centrum, ale już jakby wyraźnie w świecie islamu. Co prawda centrum no dość nowoczesnym, ale wpisującym się właśnie, no dotąd Turcja była postrzegana wyraźnie jako kraj, który się izolował od tego no jakby bardziej islamocentrycznej polityki w świecie arabskim. Teraz natomiast to jakby jest reformowane. I teraz pojawia się koncepcja, że Turcja wspierająca Katar i być może Jordania stanowią nową konfigurację w sporze bliskowschodnim i to konfigurację wyraźnie antysaudyjską. To jest jedna, trudno powiedzieć, czy będzie to miało rzeczywiście dalszy ciąg, ale jest potencjalnie jednym z najciekawszych możliwości w polityce bliskowschodniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słychać było mnie? Halo? Tak, słyszeliśmy. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękuję bardzo za dyscyplinę, że udało się w tym czasie. Ja zakończę. Rzeczywiście, bo to jest złożone i tak udało się panu profesorowi syntetycznie te najważniejsze kwestie zasygnalizować i regionalne, i wewnętrzne, związane z Jordanią no, i rzeczywiście tą rywalizacją Iranu, Turcji, Kataru i tych nowych konfiguracji, które się zmieniają nieustannie na Bliskim Wschodzie, ale do dyskusji przejdziemy może pod koniec naszych wystąpień, tak żebyśmy zobaczyli jak z czasem, bo to pierwsze mamy tutaj jaką możliwość, pozwolicie Państwo, tak, w ten sposób, żebyśmy podyskutowali zaraz po wystąpieniach, 10 minut maksymalnie te wystąpienia, żebyśmy jednak się tego trzymali. Mówię już później, no i łączy ze mną, tak, niestety nie w większej roli, sam muszę się pilnować, jak też temat mam dosyć trudny pod względem takich skomplikowania różnych czynników, które powinno się uzgodnić. Mój temat to osamotnienie na życzenie polityka zagraniczna w administracji Donalda Trumpa. Rzeczywiście w 2016 roku doszło do takiej zadziwiającej sytuacji, bo prognozy przewidywały zwycięstwo Hillary Clinton. Establishment, masowe media, głównego nurtu, oczekiwano zwycięstwa Hillary Clinton, może niewielkiego, ale nie zdecydowanego, ale jednak pewnego tego zwycięstwa. No, stało się zupełnie coś innego. Rzeczywiście polityka Trumpa, czyli tak zwana doktryna Trumpa, bo też niektórzy badacze tak ją to określają, no charakteryzuje się zupełnie innym podejściem do tej pory. Pod wieloma względami. To jest dosyć radykalne podejście od pryncypiów, celów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, tak, a nawet po 1945 roku. Po 1945 roku to multilateralizm, wspieranie różnych instytucji, globalnego zarządzania itd., itd. Po zimnej wojnie też zaangażowanie Stanów Zjednoczonych globalnie, też wspieranie globalizacji i różnych multilateralnych procesów. Oczywiście były też elementy unilateralizmu i one niekiedy przeważały, ale to nie była taka, by powiedzieć, radykalne zerwanie z pewnymi działaniami wcześniejszymi. Tak? Zdarzały się problemy, tak, wojna z Irakiem, globalna wojna z terroryzmem i taki, no, premia jednostronna, tak, narzucania się koalicja chętnych, ale tutaj w przypadku Trumpa to mamy też z polityką gospodarczą zupełnie nowe podejście.
takie protekcjonistyczne, tak? Zakończenie, przerwanie negocjacji w sprawie transpacyficznego porozumienia, partnerstwa, które trwało od 2008 roku. To jest duża praca, tak? Włożona przez administrację Obamy, układ handlowy, liberalizujący, dotyczący 11 państw, taki multilateralny, taki układ który handlowy, który inwestycyjny, który miał stworzyć w Stanach Zjednoczonych 650 tysięcy miejsc pracy i wiele różnych dać korzyści, został Donald Trump jednostronnie się z tego, że się ten TPP opada, tak, jako projekt. Nie mówisz o kwestii klimatycznej, porozumienia paryskiego, wycofanie z tego, kwestia układu nuklearnego z Iranem, też długi czas negocjowanego, skomplikowanego, technicznego i tak dalej. Trump w 2018 roku, prezydent Trump to przerywa. Tak? Kwestia podejścia do sojuszników, traktowania ich jako rywali handlowo-gospodarczych, tak? A nie sojuszników, z którymi należy współpracować, wypracowywać różne no, ciekawe też projekty, które by wymagały współpracy wzrasta wobec wzrastającej roli Chin. No i tutaj rzeczywiście jest to pewien, no, zupełnie coś nowego, tak, pod względem podejścia takiego do polityki gospodarczej, handlowej, nastawienie na protekcjonizm, na prowadzenie pewne elementy protekcjonizmu, ale są, tak, wyraźnie. To jest takie zerwanie z tą ciągłością, że takie otwieranie się na tę współpracę gospodarczą i to jest rzeczywiście no, do tej pory nie aż w takim mierze spotykane w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych. I podejście takie dwustronne, tak, że negocjuje się też nafta, tak, kwestia nafty, bardzo krytycznego nastawienia Donalda Trumpa, administracji Donalda Trumpa wobec nafty i jako bardzo skrajnie niekorzystnego dla Stanów Zjednoczonych, tak, układu handlowego. I widzimy rzeczywiście takie dwustronne podejście, selektywne, wybieranie różnych problemów wygodnych, tak, przede wszystkim ta polityka jest kierowana poprzez prymat, tutaj pan profesor mówił o Danii, tak, z Izraela, przez sytuację wewnętrzną. Czyli prowadzi się politykę bardzo wewnętrzną, a nie na zewnątrz. Jest strategia handlowej, która jest wyzwań globalnych, tylko patrzy się na to, co przyda się moim wyborcom. Jak to sprzedam w cudzysłowie moim wyborcom. Tak? I tak samo kwestia polityki wobec Izraela, tak? No, to się też politycznie opłaca. Z różnych względów, grupy interesów i przeniesienie ulicy, zniszczenie ambasady amerykańskiej do Tel Awiwu, do Jerozolimy. No i pokojowy plan, tak, ogłoszony przez Donalda Trumpa, przez prezydenta, w czasie wizyty Benjamina Netanyahu na początku tego roku, no plan, który w ogóle nie miał racji ani argumentów, ani nie wysłuchiwano się w oczekiwania Palestyńczyków. Już nie chcę się zgłębiać, ale to też odpalone jako coś wspaniałego, też na potrzeby takiego mobilizowania tej sytuacji wewnętrznej. Dla Netanyahu było to korzystne, żeby to pokazać, że on się liczy wewnętrznie. Dla Donalda Trumpa też z różnych względów tutaj mamy wspólne interesy. Kolejne, to na przykład podejście do talibów i porozumienia z talibami też pokazuje z myślenia, że trzeba zakończyć wojny bez końca, to jest takie hasło, wycofać jak najwięcej żołnierzy. To jest trochę też przyjęcie haseł Berniego Sandersa, że zakończyć wojny bez końca. Trump też próbuje się uśmiechnąć do tego lewicowego elektoratu w Stanach Zjednoczonych i rzeczywiście to porozumienie miało tak wyglądać według książki Boltona w tym The Room Where It Happened, że Trump nawet chciał, aby talibowie przyjechali do Białego Domu, miało być to wielkie taka inscenizacja, show,
podpisany traktat na prawniku tamtego. Z różnych względów do tego nie doszło. Między innymi dlatego, że talibowie atakowali na USA amerykańskie oddziały i no, nie byli wiarygodni. Trump to tłumaczył następująco, że no, jest to federacja plemion i wszyscy się tam ci przywódcy jeszcze no, skoordynowali informacyjnie to w czasie wywiadu do swojej telewizji Fox News, z którą no, współpracuje tak i bez problemu na różne pytania jest w stanie odpowiedzieć, ale jeżeli nie są oczywiście takimi trudnymi pytaniami za bardzo, to tutaj to tak to zostało zaprezentowane, że to jest, to idzie, postępuje i tak dalej. Podobnie z Koreą Północną, bardzo taka inscenizacja, taki trochę show, no i pokazanie, że może zrobić więcej niż poprzednicy, bo się spotkał z przywódcą północno-koreańskim i tak dalej. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tu za dużo czasu na to nie ma. W każdym razie jest to niepokojące dla partnerów europejskich. Powiem tak. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest zmiana, pewne są elementy, były pewne elementy ciągłe w polityce amerykańskiej. Współpraca gospodarcza, handlowa, NATO, różne działania, już tutaj też o tym nie wspomniałem, ale w każdym razie są szereg niepokojących sygnałów i w zasadzie prezydent Trump nie przedstawił tutaj wizji stworzenia współpracy z sojusznikami w Azji, z Japonią, z Koreą Południową, z Tajwanem, wobec Chin, tak, gdzie no, jest to poważne wyzwanie geostrategiczne, a w Europie z partnerami z NATO nie przedstawił planu jakby rewitalizacji NATO, poza tym no, cierpko żąda państwa płaciły 2% swojego PKB na obronę i pewnie niektóre żądania Trumpa mogą być uznawane za słuszne, tak? Bo rzeczywiście pod względem bezpieczeństwa NATO, Stany Zjednoczone do tego interesu w cudzysłowie dokładają, tak? Ale chodzi o formę i przedstawienie planu działania. A to jest takie trochę na zasadzie maksymalne cele i nie ma szukania możliwości porozumienia z tymi partnerami. To jest dokuczliwe dla rządów zachodnioeuropejskich. I takie selektywne podchodzenie do tych spraw europejskich, do Rosji, do globalne supermocarstwo, tak? Ja wiele wątków pominąłem, ale to pokazuje, że polityka amerykańska jest zagraniczna, staje się nieprzewidywalna. I nawet jeżeli zwycięży Biden, bardzo są ostrożni komentatorzy, w tej chwili, bo zdają sobie sprawę, że może być różnie i tak dalej, że nie będzie tak podobnie jak w 2016, więc bardzo, bardzo ostro zauważyć, że bardzo tak, ale już się zastanawiałem, co będzie, jeżeli Biden wygra, co będzie w 2024 roku. Jaka opcja, bo to jest pierwszy raz tak poważne zerwanie z różnymi no, takimi pryncypiami w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, no i powstało pewne zamieszanie, a nawet powiedziałbym, że chaos, tak? I jest to korzystne dla elektoratu, dla sytuacji wewnętrznej, tak samo jak ten układ z Chinami, porozumienie z Chińczykami zawarte na początku lutego, dla farmerów amerykańskich, bo mają więcej żywności sprzedawać do Chin i tak dalej, podniesienie, też nie chcę już tych wątków. W każdym razie jest to jakby pokazanie, że Stany zaczęły się zmieniać. Teraz pytanie, czy zmiana chwilowa i taka operacja, która no jest czymś, co zdarzy się takim koszmarem, czy przyśnił i budzimy się i wracamy do normalności. To jest jedno z podejść, a drugie takie, że to jest immanentny już element systemu amerykańskiego, że tego
styl przywództwa, polityka, że to, czy będzie Biden, czy będzie Trump, to już tam niewiele się zdecydowanie zmieni, bo sytuacja wewnętrzna już jest tak spolaryzowana, że będą się wzajemnie tutaj strony szachować, tak, blokować, dojdzie do wewnętrznego konfliktu w Stanach Zjednoczonych. No i ten trumpizm to nie jest przejściowe zjawisko, tylko już to problem wynikający immanentnie systemu, który zaczyna zawodzić, tak? Coraz bardziej staje się dysfunkcjonalny systemu politycznego, społecznego i gospodarczego Stanów Zjednoczonych no i będzie to gdzieś trwało. Nawet jeżeli Biden wygra, no to będzie polaryzacja, tak? Republikanie mają sądy, tam trzech sędziów w Sądzie Najwyższym udało się wprowadzić, to też jest wyjątkowo w tak krótkim czasie ostatnio Ben Barrett wczoraj zatwierdzona, tak, i jest to jakby sędziowie już są i prawdopodobnie Trump będzie obecny u Republikanów pod względem politycznym i ten sposób myślenia jeszcze przez długi czas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Szczególnie, że tematyka, której się pan podjął, jest niezwykle trudna, skomplikowana. Tutaj wiele czynników należy analizować. No i przede wszystkim jest to tematyka bardzo na czasie, no bo jesteśmy kilka dni tak naprawdę przed wyborami i zobaczymy, co dalej. Bardzo dziękujemy. Teraz przejdziemy zatem do kolejnego wystąpienia pana, według planu, tak, mamy pan profesor Kazimierz Pierzchała, nie ma go chyba, tak, bo widzę, że nie widzę tego, pan doktor Marek Musioł, Uniwersytetu Wrocławskiego, przepraszam, problem Morza Aralskiego jako przejaw zagrożenia egzystencjalnego w regionalnym kompleksie bezpieczeństwa Azji Centralnej. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie profesorze. Szanowni państwo, będę za chwilę właśnie udostępniał ekran, ponieważ mam dla przygotowaną prezentację. Mam nadzieję, że mi się to uda. Właśnie nie wiem właśnie, czy państwo są w stanie mi pomóc, jak to zrobić w Zoomie. Bo nie ukrywam, że na uczelni pracujemy w Teamsie, więc teraz zastanawiam się, jak to... Musi jest to problem. Share screen jest na dole, taki jest. A jest, faktycznie, widzę, tak? Faktycznie, założyłem. I teraz... Trzeba kliknąć i... Może w ten sposób. Najpierw trzeba uruchomić prezentację w ogóle u siebie na laptopie czy komputerze. Ja właśnie mam uruchomioną prezentację, tylko właśnie staram się tą prezentację, szanowni państwo, udostępnić, ale widzę, że są jakieś ograniczenia w dostępności z uwagi na preferencje komputera. Więc spróbuję to jeszcze raz zrobić. Momencik. Jak się nie uda, to po prostu bez prezentacji będę starał się to uczynić. Może teraz. Nie wiem, czy państwo widzą może prezentację? Widzimy. Tak? Dobrze. To ja właśnie w tym momencie rozpocznę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja, szanowni państwo, będę przez 10 minut starał się przybliżyć wątek, który w moich badaniach jest bardzo istotny, czyli zagadnienia związane z sekurytyzacją zagrożeń egzystencjalnych. Tu akurat z uwagi na zrealizowane badania. Te badania przeprowadziłem w Azji Środkowej. No będę starał się właśnie podzielić wiedzą w zakresie problemu Morza Aralskiego w regionalnym kompleksie bezpieczeństwa w Azji Centralnej. Może nie będę tak szczegółowo mówił o jak gdyby bezpośrednio otoczeniu. Technicznie przygotuję wszystko, będzie już zdecydowanie lepiej. Generalnie jeśli chodzi właśnie o samo otoczenie, to tutaj nie będę tak szczegółowo tego omawiał z uwagi na to, że myślę, że kolejne slajdy przybliżą dokładnie sam background regionu.
No najważniejsza sprawa, Szanowni Państwo, w każdym regionalnym kompleksie bezpieczeństwa, który za chwilę sobie przybliżę, generalnie to pewna jedność, spójność tego regionu. Tutaj ta jedność, spójność regionu jest definiowana poprzez geopolityczne uwarunkowania i uwarunkowania historyczne, geopolitykę i uwarunkowania historyczno-geograficzne, które tutaj właśnie na tym slajdzie się wyświetlają. Czyli generalnie przede wszystkim chodzi o lokalizację. Ta lokalizacja z uwagi właśnie na istniejącą geopolitykę jest to lokalizacja, której się nie da w żaden sposób zmienić, prawda? Jest to na pewno obszar tranzytowy, jest to obszar, który znajdował się pod strefą wpływów wielu innych mocarstw, potęg, prawda? Czy też jak to miało miejsce w historii dynastii perskich, tureckich, chińskich, prawda? Później mieliśmy Rosję carską, wreszcie Związek Radziecki i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie obszar ten jest bardzo atrakcyjny historycznie, jeśli chodzi o walor cywilizacyjny, gdyż znajduje się tam wiele miejsc, ośrodków właśnie stanowiących kolebkę cywilizacji. Tutaj akurat widzimy na przykład Bucharę, Samarkandę, prawda? Są to obszary rzeczywiście stanowiące o specyfice tego obszaru. Bardzo ważny kontekst to także, o czym się zapomina, że sam obszar stanowił intelektualne centrum świata. To był okres pomiędzy 800 rokiem naszej ery a 1100 rokiem, gdzie na przykład liczne grono środkowoazjatyckich artystów, myślicieli, naukowców kreowało tak naprawdę poglądy intelektualne. Prawda? To oddziaływało na Azję Wschodnią, Indię, na Europę, Bliski Wschód. Wreszcie, Szanowni Państwo, co podkreśla także znaczenie regionu, to Wielka Gra. Wielka Gra, która miała miejsce w XIX wieku pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią, czyli Rosją carską. Natomiast obecnie wielu badaczy przyjmuje, że mamy nową Wielką Grę, gdzie tak naprawdę ten kierunek jest wielowektorowy, czyli nie tylko mamy do czynienia z pasywnym obszarem, gdzie kraje Azji Środkowej w ogóle nie angażują, bo wtedy nie istniały. One tak naprawdę powstały, pamiętamy, w okresie narodowej delimitacji, czyli lata 20-30 XX wieku na skutek decyzji Józefa Stalina, który sztucznie wyznaczył te obszary, by były podzielone etnicznie z uwagi na podziały graniczne i tak naprawdę spowodowało to, że do tej pory, prawda, są poważne ograniczenia, żeby zrodził się ruch panturkistyczny, prawda? Czyli po pierwszej wojnie światowej, jak upadło Imperium Otomańskie, to generalnie Józef Stalin nie chciał dopuścić, żeby ten obszar się odrodził. No i właśnie obecnie mamy nową Wielką Grę, gdzie mamy nowych aktorów, chociażby właśnie Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Indie, Rosję, Chiny, chociażby Indie, Pakistan, jak wspomniałem, i tak dalej, czy nawet Iran. No i Szanowni Państwo, jeśli chodzi o uwarunkowania klimatyczno-geograficzne, to niewątpliwie specyfika klimatu geografii, on się stale zmienia z uwagi także na działania antropogeniczne, o czym za chwilę powiem przy okazji Morza Aralskiego. Mamy kwestię ekspansjonizmu społeczno-kulturowego, kult wodza starszyzny, co jest także widoczne, zwłaszcza w Mahala, czyli w ośrodkach, które kreują tak naprawdę poglądy pokoleń. Mamy właśnie nowy jedwabny szlak, o tej nowej Wielkiej Grze wspomniałem, kult starszyzny, autorytet władzy, stepowo-nomadyczny styl życia i tak dalej. No jeśli chodzi na przykład o strukturę regionalnego kompleksu bezpieczeństwa, zgodnie z wizją metodologiczną Berego Buzana Oleuivera z 2003 roku w książce Regions and Powers, mamy tak naprawdę poza definicją regionu, bo możemy przyjąć dwie definicje, albo obszerną, albo wąską. Obszerna, nawet zdaniem UNESCO, ujmuje tam obszar Mongolii, Iranu, Indii, Pakistanu, Chin, chociażby właśnie obszar Xinjiang. Natomiast w przypadku wąskiej definicji, którą ja zastosowałem dla potrzeb mojego obszaru badawczego, to mamy tak naprawdę postradziecki obszar, czyli postradzieckie republiki, takie jak Turkmenistan, Tadżykistan, Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. Jeśli chodzi o pierwszy element strukturalny regionalnego kompleksu bezpieczeństwa, co pozwala go wydzielić od innych regionów, to granice. Czyli mamy Rosję na północy, Chiny na wschodzie, Bliski Wschód, Afganistan, Iran na południu, Morze Kaspijskie na zachodzie. Drugi element strukturalny to co najmniej dwa autonomiczne podmioty. W przypadku Azji Środkowej mamy 5 postradzieckich republik. Trzecie to dystrybucja siły. Czyli z jednej strony mamy relatywnie silne państwa, z drugiej strony relatywnie słabsze. W Azji Środkowej mamy Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, po drugiej stronie biedne, według statystyk Narodów Zjednoczonych, Tadżykistan, Kirgistan. No i wreszcie ostatni aspekt to polaryzacja siły, czyli, społeczna struktura wzorce przyjaźni i wrogości, tak jak na slajdzie, czyli tak naprawdę są to zarówno te elementy, które łączą, przykładowo chociażby wspólna historia, cele integracji, która tam faktycznie regionalnej postępuje, kwestie bezpieczeństwa, czyli na przykład obawa przed uzależnieniem się od Rosji, obawa przed napływem chińskich produktów, a z kolei wzorce wrogości, które tak naprawdę też oddziałują na relacje wzajemne, to spory graniczne, podziały etniczne, czy właśnie kwestie wody, o której za chwilę wspomnę. I bardzo krótko, Szanowni Państwo, to o tym już wspominałem, pokażę tylko mniej więcej aspekty geograficzno-demograficzne, czyli widzimy tutaj cały obszar to ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych, a ludność, Szanowni Państwo, dwukrotnie przewyższająca Polskę. 70 milionów, tak? To pokazuje, że mamy do czynienia z obszarem bardzo specyficznym,
który tak naprawdę jest zdominowany przez największe na świecie pustynie, półpustynie, obszary stepowe, czy wreszcie 8-tysięczniki jak Pamir Tien Shan. Więc to jest specyfika też tego obszaru, o czym warto pamiętać. No i szanowni państwo, króciutko tylko prezydenci, tutaj akurat no, nie zdążymy jeszcze zaktualizować zdjęć, za co najmocniej przepraszam, bo oczywiście tu mamy Nursultana Nazarbajewa, ale obecnie prezydentem jest Kasym Żomart Tokajew. Natomiast dlaczego akurat Nursultana zostawiłem? Ponieważ mamy tutaj lidera narodu. On w konstytucji jest tak zapisany, czyli teoretycznie on nie pełni funkcji oficjalnie, ale generalnie jeśli chodzi o uprawnienia konstytucyjne, to on tak ma największe, prawda? Więc generalnie jednak tą funkcję sterującą posiada. I mamy pozostałych przywódców Emomali Rahmon, Gurbanguly Berdimuhamedow, Szafkat Mirziyoyev, no i Sadyra Dżaparowa ze zdjęciem, przepraszam, Senbakowa, Joronbay Senbakow, bo generalnie on jest tutaj akurat, mówię, no niezaktualizowany, bo chciałem to zaktualizować przed konferencją, bo wcześniej miałem właśnie szereg spotkań. Natomiast generalnie jeśli chodzi o prezydenta Kirgistanu, to problem jest taki, że on obecnie w opozycji jest silnej i powoduje to napięcie wewnętrzne właśnie w Kirgizji, prawda? Ponieważ obecny prezydent no nie do końca jak gdyby akceptuje tak aktywną funkcję, jaką właśnie poprzedni prezydent pełnił. Kolejna rzecz, szanowni państwo, to może pominę, bo niewiele czasu mi zostało. Spory graniczne też myślę, że nie będą przedmiotem tej prezentacji, ale pokażę jedną ważną rzecz, która jest jak gdyby istotą tej prezentacji, czyli sekurytyzacja wody. Generalnie o czym mówię? Chciałbym właśnie państwu powiedzieć, że woda może w Polsce nie wydaje się tak palącym problemem, ale pamiętajmy, że zasoby wodne, wody pitnej w Polsce to jest przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Nieco gorzej jest w Belgii, prawda? Więc my nie mamy świadomości, jak jest to ważny problem z uwagi na to, że nas to nie dotyka bezpośrednio. Natomiast w Azji Środkowej ten problem, szanowni państwo, to jest reglamentacja zasobów wodnych. O ile w ośrodkach miejskich ta woda dociera, to w ośrodkach na przykład wielkomiejskich, gdzie mamy do czynienia z blokami, ta woda tak naprawdę nie dociera z uwagi na przestarzałą infrastrukturę wodociągową. Na wsiach tak naprawdę dowożone są baniakami zasoby wodne, ponieważ są ograniczone możliwości. Więc problem wody jest palący. Tutaj przedstawiam państwu schemat procesu sekurytyzacji, bo generalnie on pokazuje, że mamy z jednej strony państwa jako aktorów sekurytyzujących, którzy kreują ten problem jako palący egzystencjalny. Dlaczego? Bo generalnie on wpływa na naszą egzystencję. I mamy z jednej strony oczywiście wszystkie obiekty, które się tutaj znajdują, czyli obiekty odniesienia, czyli zdrowie ludzkie, życie, prawda, stabilność samego systemu społeczno-gospodarczego, no i wreszcie odbiorców. Najczęściej są to obywatele Azji Środkowej, społeczeństwa, inne państwa. I tak jak właśnie wskazuje ten schemat przygotowany przeze mnie, to rzeczywiście woda jest bardzo palącym zagrożeniem egzystencjalnym dla tego właśnie specyficznie obszaru. No i generalnie, szanowni państwo, pokażę teraz mniej więcej, o czym chciał powiedzieć. Generalnie ten ostatni, jak gdyby praktyczny aspekt mojej prezentacji dotyczy właśnie Morza Aralskiego. Dlaczego ten problem w ogóle się w Azji Środkowej pojawił? Ponieważ w latach 60. Nikita Chruszczow, który po śmierci Stalina objął ster w Związku Radzieckim, był zainspirowany plantacjami kukurydzy, zwłaszcza bawełny w Stanach Zjednoczonych. Więc on zainspirowany stwierdził, dlaczego my tego nie zrobimy w Związku Radzieckim. Więc podjął decyzję, że w Związku Radzieckim przerobi obszary, generalnie które nie miały odpowiedniego systemu irygacyjnego, właśnie w plantacji bawełny, ryżu i w ten sposób zmodyfikuje antropogenicznie ten obszar. Co to spowodowało? Oczywiście Uzbekistan, Kazachstan są liderami w tym zakresie na świecie, ale spowodowało to poważne zmiany w ekosystemie. Nie tylko chodzi o otoczenie nam najbliższe, ale także chodzi o florę, faunę, zwierzynę. Tam generalnie zwierzyna wymierała. I to właśnie pokazuje, że z jednej strony w Związku Radzieckim, w Azji Środkowej mieliśmy do czynienia z obszarami wymagającymi nawodnienia, które wody nie miały. No siłą rzeczy mamy Turkmenistan, gdzie 80% zajmują pustynię. Mamy z kolei Kirgizję, Tadżykistan, gdzie mamy Pamir Tien Shan, lodowce, które zapewniają zasoby wodne, ale tak naprawdę magazynowane po upadku Związku Radzieckiego na potrzeby energetyczne przez Tadżykistan, Kirgistan. Co to spowodowało? Że jak wcześniej mieliśmy barter, wymianę barterową, surowiec energetyczny za wodę, to po upadku Związku Radzieckiego kraje te zaczęły nakładać opłaty i spowodowało to napięcie. Napięcie wewnętrzne, bo nadal Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan potrzebują tej wody, ale Tadżykistan, Kirgistan woli ją eksportować właśnie w zakresie właśnie rozwoju gospodarczego. Więc to jest bardzo ważne, prawda, o czym warto pamiętać. No i wreszcie, szanowni państwo, tu akurat pokazuję właśnie zasoby wodne, głównie to są dwie rzeki, Syrdarja, Amudarja, natomiast pozostałe to są tak naprawdę mało istotne, na niewielką skalę zapewniające zasoby wodne. No i właśnie Nikita Chruszczow nakazał zmianę biegu tych rzek, tak żeby one dopływały do obszarów wymagających nawodnienia, wymagających irygacji. Dodatkowym problemem tego obszaru, szanowni państwo, to jest to, że część państw tworzy zapory wodne, tak aby magazynować te zasoby, które docierają do tych państw, na przykład Rogun w Tadżykistanie, na rzece Amudaria.
czy zapora Kambar Ata 1, Kambar Ata 2, Kambar Ata 3 w Tadżykistanie na rzece Syrdarja. To są poważne problemy, prawda, które rzeczywiście mają wpływ na i politykę tego obszaru, ale też pamiętajmy, że jak żył jeszcze Islam Karimow, to na forum ONZ powiedział, że jak zapora Rogun powstanie, to on otwartą wojną grozi. Prawda? I to był poważny problem. Zapora Rogun jest na ukończeniu, realizuje to spółka włoska po tym, jak Rosja się wycofała, więc prawdopodobnie ten problem ponownie wróci. I szanowni Państwo, jeszcze chciałem pokazać wątek, który dla mnie jest bardzo palący, czyli Morze Aralskie i syndrom Morza Aralskiego. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ tutaj Państwo widzą zdjęcia NASA, satelitarne. Z jednej strony mamy obszar z lat 60., gdzie mieliśmy naprawdę Morze Aralskie w pełnej okazałości jako czwarte jezioro na świecie. Natomiast sukcesywnie lata 70., 90. pokazywały, jak następuje kurczenie tego areału akwenowodnego z uwagi właśnie na działania antropogeniczne, działania polityczne. Obecnie tak naprawdę mamy dwa obszary, północny, południowy, który tak naprawdę cały czas cierpi na właśnie dostawy wody, prawda, dla tego obszaru. Tu właśnie widzimy zdjęcia UNESCO pokazujące, jak ten obszar wygląda po wyschnięciu, czyli mamy na przykład wraki statków, upadły ośrodki rybackie, upadły ośrodki turystyczne, prawda? Tam naprawdę pojawiły się problemy nie tylko ekologiczne, nie tylko problemy, bym powiedział, natury związane z ekosystemem, ale także społeczno-gospodarcze, bardzo poważne problemy. I wreszcie, szanowni Państwo, pokażę jeszcze mniej więcej specyfikę procesu kurczenia. Generalnie powierzchnia w latach 60. obejmowała 67 tysięcy kilometrów kwadratowych, ponad, czwarte miejsce na świecie. A w latach już 2000, szanowni Państwo, to jest niecałe 8500 kilometrów kwadratowych. To jest strata 88%. Poważne zasolenie, poważne zmiany, także pojawiające się epidemie, prawda, nie tylko właśnie zmiany klimatu. I tu właśnie, jak Państwo widzą, według statystyk nawet do 2020 roku przewidywano wzrost o 1/3 ludności w tym obszarze, ponieważ jest to obszar bardzo biedny, zwłaszcza tam znajduje się w tym rejonie Kotlina Fergańska jako zapalny obszar tego regionu, prawda, o czym warto także pamiętać. I szanowni Państwo, tak wygląda mniej więcej obecne zdjęcie, czyli mamy ten obszar południowy w granicach Uzbekistanu i obszar północny w granicach Kazachstanu. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Uzbekistan nie podejmował działań długi czas, bo odkryto tam złoża gazu ziemnego. Więc Islam Karimow wydobywał tam ten surowiec. Dopiero jak zmieniła się władza po śmierci Islama Karimowa, objął ster Shavkat Mirziyoyev, on zaczął inwestować w ten obszar. Natomiast najbardziej i najwięcej inwestycji, najbardziej zmieniono ten obszar w części północnej, bo Kazachstan uczestniczył w programie Banku Światowego na rzecz ratowania Morza Aralskiego. Oprócz tego mamy także inne inicjatywy, które sekurytyzują ten obszar poza państwami. Na przykład mamy porozumienie z Almaty z 92 roku, właśnie Bank Światowy od 93, Międzynarodowy Fundusz na rzecz ratowania Morza Aralskiego, IFA z 93 roku. Mamy także KAREK, czyli Regionalne Centrum Ekologiczne Azji Środkowej i tak dalej, szanowni Państwo, i tak dalej. OBWE, Unia Europejska angażują się na rzecz tego obszaru, czyli organizacje rządowe i pozarządowe. Co to przyniosło? Jakie skutki ta sekurytyzacja? Przede wszystkim w 2005 roku Bank Światowy uruchomił pierwszą tamę, która miała zwiększyć zasoby wodne części północnej Morza Aralskiego, tama Kokaral. Dzięki temu, szanowni Państwo, w 2005 roku ośrodek Tastubek, to jest położony, on jest 90 km od Aralska. To był kiedyś kluczowy kurort turystyczny i obszar rybacki, tak naprawdę tak zwanym obszarze Małego Aralu, spowodował, że linia brzegowa, szanowni Państwo, zmniejszyła się ten dystans linii brzegowej. Wcześniej to był właśnie 90 km, teraz nawet do 20 km. Dzięki temu, że ta tama powstała. No i właśnie wróciło znowu rybołówstwo. Zaczyna rzeczywiście odradzać się przemysł przetwórczy właśnie w rejonie Aralska dzięki tym działaniom Banku Światowego. No i jakie konsekwencje, tak jak wspomniałem, prawda, no oczywiście wpływ na sprawy gospodarcze, czyli kwestie bawełny, prawda, kwestie ryżu, prawda, które w tym obszarze są newralgiczne, takich państw jak Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, to wreszcie właśnie zasoby wody pitnej, prawda, której naprawdę byłem w tym obszarze, rzeczywiście jest niewiele. Występują właśnie przerwy w dostawie wody pitnej i tak dalej. No i wreszcie, tak jak wspomniałem, wpływ na sam ekosystem, prawda? Ekosystem jako całość. O tym musimy pamiętać, to ma naprawdę antropogeniczne, brzemienne skutki. I to właśnie, myślę, że na tym mógłbym zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Interesujące przedstawienie. Może troszeczkę na końcu było optymizmu, że Kazachstan troszeczkę dzięki współpracy między innymi z Bankiem Światowym odbudowuje Morze Aralskie. I no, później w dyskusji ja byłbym zainteresowany wątkiem Chin i Rosji, Azji Centralnej, współpracy czy rywalizacji, ale to
jeszcze mamy wystąpienia i potem będziemy mieli dyskusję, dobrze? Dziękuję bardzo. W takim razie za chwilkę, jakbym prosił tę prezentację tylko wyłączyć. Już wyłączę, momencik. Już to robię. Teraz mamy jeszcze wystąpienie pana magistra Rafała. Pan magister Maciej Duszyński, tego co widzę, nie ma go. Pan magister Rafał Zamrzycki. Temat działania policji na rzecz pokoju. Udział w misji, teraz tutaj zjadło mi niestety. Proszę mi tylko teraz uzupełnić, panie Rafale. Misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. W Gruzji, tak. Proszę bardzo. Panie Rafale, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj z Państwem dzisiaj spędzić te kilka chwil. Bardzo ciekawe wykłady do tej pory, także warto posłuchać, miło posłuchać też. Natomiast ja chciałbym Państwu przedstawić temat działań policji na rzecz pokoju, czyli tutaj kwestię udziału w misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. Można przyjąć, że w literaturze istnieje szereg opracowań dotyczących udziału kontyngentów wojskowych w operacjach zagranicznych, natomiast praktycznie brak jest pozycji książkowych o udziale policji w tego typu działaniach. Dostępne materiały często posiadają wiele błędów albo też są niekompletne, stąd też ta tematyka tutaj jest, można powiedzieć, interesująca. Problematyka udziału policji w misjach, pomimo delegowania w sumie ponad 4000 funkcjonariuszy do tej pory w trakcie prawie 30 lat zaangażowania przedsięwzięcia organizowane pod auspicjami ONZ-u, Unii Europejskiej czy też Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ciągle dla większości ludzi pozostaje mało znana. Również należy wspomnieć, że położenie geopolityczne Gruzji i historia konfliktu w regionie powoduje, że kraj pozostaje interesujący w przedmiocie szeroko rozumianego zagadnienia bezpieczeństwa. Tak zaczynając, należy wspomnieć, że policja została utworzona jako umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wśród swoich zadań, poza ochroną życia i zdrowia ludzi, także mienia przed pewnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz szeregiem innych obowiązków, policja posiada również zadania związane ze współpracą międzynarodową, czego przejawem jest właśnie między innymi udział w misjach pokojowych. Historia zaangażowania policji w regionie sięga 2003 roku, gdy to pierwszy policjant dołączył do misji obserwacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji. Misja na miejscu została utworzona po konflikcie, który miał miejsce w 1992 roku i spowodował ten konflikt dość zdecydowaną reakcję Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nie była w stanie zaprowadzić porządku w regionie przy użyciu dyplomacji. ONZ brał udział w zażegnaniu konfliktu i przyczynił się do podpisania porozumienia o wstrzymaniu ognia 27 lipca 1993 roku pomiędzy władzami Gruzji a przedstawicielami Abchazji. Porozumienie gwarantowało wprowadzenie na teren Abchazji obserwatorów, których zadaniem było monitorowanie procesu demilitaryzacji. Już miesiąc później, 24 sierpnia 1993 roku, Rada Bezpieczeństwa wydała rezolucję, która stała się podstawą prawną działania misji obserwacyjnej ONZ-u. Wstępnie była to misja, której personel składał się głównie z żołnierzy, natomiast później rozszerzono mandat o możliwość monitorowania powrotu uchodźców. W związku z tym w 2003 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ-u podjęła nową rezolucję, która utworzyła kontyngent policyjny. Misja zakończyła swoją działalność w czerwcu 2009 roku, na co w dużej mierze składały się zmiany uwarunkowań pełnienia misji po konflikcie, który miał miejsce w 2008 roku. To spowodowało, że mandat misji nie był już adekwatny do warunków, które istniały w regionie, ale także był brak Rosji na przedłużenie mandatu misji. Łącznie w tamtym okresie czasu, czyli od 2003 do 2008 roku, w misji wzięło udział 8 policjantów.
Wydarzenie związane z wojną, która rozegrała się w Gruzji w sierpniu 2008 roku, spowodowały natychmiastową i zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej na kryzys w regionie. W dniu 12 sierpnia podpisane zostało porozumienie pokojowe pomiędzy prezydentami Rosji i Gruzji. Całość porozumienia była uzgodniona z prezydentem Francji, który reprezentował Unię Europejską. W tamtym czasie Francja właśnie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, stąd też przewodnictwo tego kraju. Porozumienie określało w 6 głównych punktach plan pokojowy. Ustalało między innymi, że nie będą kraje uciekać się do używania siły, definitywnie zostaną wstrzymane walki, zostanie zapewniony nieograniczony dostęp dla osób niosących pomoc humanitarną. Siły gruzińskie miały wycofać się do baz, w których zwykle stacjonują. Siły rosyjskie miały wrócić na pozycje, które zajmowały przed rozpoczęciem walk w sierpniu. Do czasu ustanowienia mechanizmu międzynarodowego rosyjskie siły pokojowe miały wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa. I ponadto ostatnim, 6 punktem porozumienia było otwarcie na szczeblu międzynarodowym rozmów na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w Abchazji i Osetii Południowej. Ponadto 8 września 2008 roku zostało zawarte porozumienie mające na celu określenie zasad wprowadzania postanowień związanych ze stabilizacją procesu wycofania wojsk. Porozumienie to określało, że wojska rosyjskie zostaną wycofane na poprzednie pozycje w ciągu 10 dni od momentu rozmieszczenia w strefach mechanizmów międzynarodowego nadzoru. Ponadto przewidziane było wysłanie najpóźniej do dnia 1 października 2008 roku przynajmniej 200 obserwatorów z Unii Europejskiej. W dniu 11 września rząd Gruzji zaprosił Unię Europejską do wysłania do kraju cywilnej misji obserwacyjnej w ramach mechanizmu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Takie zaproszenie jest niezbędne do tego, aby Unia Europejska mogła na terenie kraju goszczącego utworzyć misję. W tym czasie, bo już właściwie od 2 września w Gruzji znajdowali się przedstawiciele Unii Europejskiej, mający rozpoznać możliwości otwarcia misji. Ostatecznie dokumentem będącym podstawą prawną powstania misji była rezolucja Rady Unii Europejskiej z 15 września 2008 roku w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji. Misja przewidywała przede wszystkim monitorowanie wypełnienia porozumienia pokojowego. Główne zadania realizowane były przez EUMM w 4 płaszczyznach. Była to stabilizacja, czyli monitorowanie, analizowanie, raportowanie o sytuacjach mających wpływ na proces stabilizacji wynikających z porozumienia pokojowego, a także reagowanie na przypadki naruszania praw człowieka. Normalizacja, czyli monitorowanie, analizowanie i raportowanie o sytuacjach mających wpływ na proces normalizacji, w tym obserwowanie infrastruktury oraz powrotu uchodźców. Budowanie zaufania, czyli zmniejszanie napięć poprzez współpracę, łączenie stron i przy użyciu innych środków. A także czwartą płaszczyzną jest przekazywanie informacji istotnych dla polityki europejskiej i dalszego zaangażowania Unii Europejskiej. Misja powinna wykonywać swoje zadania na terenie całej Gruzji, czyli wliczając w to również obszar Abchazji i Osetii Południowej. Jednak obserwatorzy nigdy nie zostali wpuszczeni na te tereny. Siedziba główna misji mieści się w Tbilisi, natomiast na terenie kraju rozlokowane są jeszcze 3 biura terenowe w Mizchecie, Gori i Zugdidi. Łącznie służbę w misji pełni około 200 osób z personelu międzynarodowego. Z uwagi na brak możliwości wjazdu czy wejścia na teren Abchazji i Osetii Południowej dla uczestników misji, monitorowane są media i właściwie rozpytywani ludzie na okoliczność tego, jak wyglądają, że tak powiem, warunki polityczne, sposób życia, możliwości funkcjonowania w buntowanych republikach. Misja ma charakter cywilny, jest traktowana jako cywilna misja zarządzania kryzysowego, czyli cały personel pozostaje nieuzbrojony. Biorą w niej udział przedstawiciele krajów Unii Europejskiej, a także krajów trzecich zaproszonych do współpracy, którzy wywodzą się generalnie z cywilnej administracji państwowej, policji, bądź też pokrewnych służb więziennych, wojska i tym podobne. Z uwagi na zagrożenia, jakie mogą wystąpić, szczególnie w pobliżu linii rozgraniczenia, patrole odbywają się w pojazdach opancerzonych klasy B6, najczęściej są to pojazdy na przykład Toyota Land Cruiser, odpowiednio dostosowane do panujących na miejscu warunkach. Z ciekawych rzeczy, które wprowadziła misja w celu rozwiązywania lokalnych problemów, było wprowadzenie w okolicach bliskich linii rozgraniczenia tak zwanego mechanizmu zapobiegania i reakcji na incydenty. To właśnie dzięki niemu na prowadzonych comiesięcznie spotkaniach przedstawiciele misji
OBWE oraz zwaśnionych stron dyskutują na temat problemów związanych z różnego rodzaju zdarzeniami zakłócającymi spokój, ogólną sytuację bezpieczeństwa oraz problemami lokalnej społeczności. Polska bardzo szybko zareagowała na powołanie misji obserwacyjnej w Gruzji, co najprawdopodobniej wynikało z dużego zaangażowania władz kraju w rozwiązywanie konfliktu. Już 24 września 2008 roku uchwałą Rady Ministrów został utworzony kontyngent policyjny wydzielony do udziału w misji w Gruzji, który może liczyć maksymalnie do 20 policjantów. Funkcjonariusze z Polski w rejonie działania misji wylądowali już 26 września, czyli zaledwie dwa dni po ogłoszeniu uchwały Rady Ministrów, a również zaledwie kilka dni od utworzenia fizycznie samej misji. Było to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne z uwagi na to, że w ciągu zaledwie kilku dni zostało wybranych 10 funkcjonariuszy, którym przeprowadzono badania lekarskie, szczepienia, wydano odpowiedni sprzęt, umundurowanie, przetransportowano ich w miejsce pełnienia misji. Policjant, tutaj może taka mała dygresja, aby mógł zostać oddelegowany do pełnienia służby poza granicami kraju, musi spełnić określone kryteria. Pierwszym z nich jest wyrażenie przez policjanta pisemnej zgody na delegowanie. Jest to udział w kontyngencie policyjnym jest dobrowolny. Ponadto musi uzyskać pozytywną ocenę predyspozycji do pełnienia służby w ramach kontyngentu policyjnego, uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia tego rodzaju służby i poddać się niezbędnym szczepieniom ochronnym. Ostatnim warunkiem jest odbycie odpowiedniego szkolenia przygotowującego do udziału w operacji pokojowej. W przypadku pierwszego kontyngentu policyjnego misji obserwacyjnej w Gruzji policjanci, którzy weszli w jego skład, posiadali już doświadczenie z udziału w innych misjach lub też brali udział w specjalistycznym przeszkoleniu. Wszyscy płynnie posługiwali się językiem angielskim, ponieważ jest to język, który jest językiem, w jakim funkcjonuje cała misja. Na początku kontyngent polski liczył 26 członków, z czego 16 to byli żołnierze, głównie z żandarmerii wojskowej. Policjanci od początku właściwie funkcjonowania w ramach misji do chwili obecnej pełnią służbę praktycznie we wszystkich biurach terenowych na różnych stanowiskach. Ponadto zajmują również różne stanowiska w kwaterze głównej misji. Aktualnie polski kontyngent policyjny składa się z 5 policjantów. Jest to liczba, która systematycznie się zmienia, ponieważ ludzie są w różnym czasie wysyłani bądź też wracają z misji. Poza funkcjonariuszami policji w misji obserwacyjnej Unii Europejskiej są też obecni polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, a także cywile wysyłani przez wojsko lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polski kontyngent należy do jednego z bardziej licznych. Do chwili obecnej, czyli właściwie od 2008 roku służbę w ramach misji w Gruzji pełniło ponad 70 funkcjonariuszy policji. Patrząc na nie tylko zaangażowanie policji w misję, ale również zaangażowanie strony polskiej w misję, możemy się pochwalić bardzo dużym sukcesem, właściwie dwoma. Jedna jest to, że pan ambasador Andrzej Tyszkiewicz był szefem misji w okresie od lipca 2011 roku do czerwca 2013 roku. Natomiast aktualnie stanowisko szefa misji znów wróciło do polskiego dyplomata, do pana ambasadora Marka Szczygła, który pełni tą funkcję już od początku, właściwie prawie od początku tego roku. Tyle bym chciał Państwu przedstawić na ten temat, przynajmniej na chwilę obecną. Starałem się wyrobić tutaj w tych 10 minutach, właściwie zajęło mi to chyba 12, więc troszeczkę dłużej. Dziękuję bardzo za dyscyplinę. Będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać w dyskusji. Rzeczywiście tutaj misja obserwacyjna Unii Europejskiej i te doświadczenia też mnie, jeżeli Pan tutaj takimi porównaniami, jak to wyglądało na przykład w Kosowie i tak dalej, to później w części dyskusyjnej, bo tam takie różne rzeczy są w Kosowie nie powiedziały, ale może moje tam spostrzeżenia są błędne w działaniach komisji i różne, no nie mówię, że to było nagminne, ale tam jakieś pewne zamieszania na tle korupcyjnym miały miejsce. Albo bądź nie, może tam gdzieś tam jestem niedobrze, niedostatecznie, może bo tym tematyką Bałkanu nie zajmuję się profesjonalnie, ale, to, ale takie, taka była ta sytuacja dosyć taka, wydawało się, kryzysowa. Pozostaje do dyskusji, więc jestem obecny. To potem dyskusji porozmawiamy i teraz mamy...
Dwie, panie magister, panią Paulę i Sarę, Sarę Tomaszewskie. Panie są siostrami. I jedna jest wydziałowym studium doktoranckim, druga pani jest w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No i temat jest chińska dyplomacja maseczkowa w dobie walki z pandemią koronawirusa w wybranych państwach Europy. I też proszę po 5 minut każda z pań, czy razem 10 minut. Tak, jak najbardziej, razem damy radę, 10 minut myślę, że podołamy. Nie wiem, spróbujemy udostępnić prezentację, bowiem też ją sobie przygotowałyśmy, także... Widać już, tak, jest udostępniona. Widoczna, okej. No to myślę, że możemy rozpocząć. Witamy wszystkich. W czasach, gdy cała Europa walczy z pandemią koronawirusa, Chiny wykorzystują swoje dyplomatyczne narzędzia, aby zwiększyć oddziaływanie swojej miękkiej siły, soft power, by promować się jako hojny i odpowiedzialny podmiot na arenie międzynarodowej. Celem naszego wystąpienia będzie ukazanie znaczenia chińskiej dyplomacji maseczkowej w czasie trwania pandemii koronawirusa w Europie. Naszym głównym zadaniem jest ukazanie reakcji wybranych państw Unii Europejskiej na właśnie reakcję na niesioną przez Chiny pomoc w czasie trwania pandemii. Wyodrębniłyśmy dwa etapy reakcji tychże państw na niesioną przez Chiny pomoc. Pierwszy etap określiłyśmy jako etap wdzięczności i zachwytu dla działań Chin w czasie trwania pandemii. Natomiast drugi etap został przez nas określony jako etap takich kontrowersji wokół chociażby jakości niesionej przez Chiny pomocy, a także przez pewnego rodzaju propagandę chińską, którą też mogliśmy jakby obserwować w czasie trwania pandemii. Jednakże zanim przejdziemy do meritum naszego wystąpienia, warto powiedzieć o kilku podstawowych informacjach, kwestiach. Między innymi 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała serię zachorowań na COVID-19 jako tą ogólnoświatową pandemię. Wirus został po raz pierwszy zarówno opisany, jak i rozpoznany przede wszystkim w listopadzie 2019 roku w środkowych Chinach w mieście Wuhan. Na stronie Uniwersytetu Johna Hopkinsa można odnaleźć informacje na temat aktualnych danych. Tutaj jest stan na dzień wczorajszy. Widzimy, że już osiągnęliśmy 43 miliony zakażeń w ciągu całej tej pandemii oraz ponad milion przypadków śmiertelnych. Teraz przechodząc do kwestii teoretycznych jeszcze, chciałabym przybliżyć koncepcję soft power. Jako pierwszy terminem tym posłużył się amerykański politolog Joseph Nye. Określił wówczas, że ta soft power, miękka siła, to zdolność uzyskiwania tego, czego się raczej dzięki atrakcyjności danego państwa niż za pomocą przymusu czy zapłaty. Dzięki soft power państwo może osiągnąć w stosunkach międzynarodowych przede wszystkim swoje cele, głównie dzięki właśnie współpracy, a także akceptacji jego wartości poprzez inne państwa na arenie międzynarodowej.
Jak wiadomo, Chiny są głęboko zakorzenione w gospodarce i odwołując się do soft power, do chińskiego soft power, chciałybyśmy też troszeczkę podkreślić, że Chiny często w trakcie swoich pertraktacji z drugą stroną stosują, no, gdy druga strona jakby stawia opór, stosują politykę kija i marchewki, czyli wykorzystują swoją przewagę ekonomiczną. W momencie, gdy Chiny opanowały wewnętrzny kryzys w swoim państwie spowodowany wirusem, zaczęły nieść pomoc innym państwom potrzebującym. Ich postawa była stawiana wówczas za wzór przez WHO i raport Światowej Organizacji Zdrowia z 28 lutego 2020 roku w zasadzie chwali Chiny za stosowanie odpowiedniego zbioru metod realizacji kontroli poprzez kontrolę za pomocą tych nowych technik, właśnie zasad kwarantanny. I tutaj jeszcze warto podkreślić, że Chiny próbują kreować się na lidera międzynarodowej pomocy obecnie. Określono te poczynania jako tak zwaną dyplomację maseczkową, która ta charakteryzuje się dużym naciskiem na dystrybucję oraz dostarczanie niezbędnych zasobów dla obecnej sytuacji, między innymi pomocy medycznej czy właśnie sprzętu i zaopatrzenia dla państw potrzebujących. Chiny próbują w ten sposób zbudować specyficzne takie poczucie wdzięczności i wzajemności tu wet za wet. Starałyśmy się obserwować reakcje tych państw od samego początku wybuchu pandemii w Europie i chociażby śledziłyśmy retorykę i to, co pojawia się w głównych wydaniach prasy anglojęzycznej i na przykład w artykule New York Times mogliśmy odczytać, że przez okres pandemii Chiny były w stanie zmienić swoje postrzeganie z autorytarnego, nieuważnego wytwórcę pandemii w odpowiedzialnego globalnego lidera niosącego pomoc. Chciałybyśmy się też również odnieść do Unii Europejskiej. Unia Europejska z pewnym poczuciem takiego dystansu podchodziła do zaangażowania się Chin w Europie. Powstało także takie przekonanie, że Chiny wolą kontaktować się wybiórczo z poszczególnym państwem niż z całą strukturą europejską. Włochy były to pierwsze państwo, które otrzymały od Chin pomoc. Jednakże najbardziej charakterystycznym przykładem i reakcją na chińską pomoc i zaskoczeniem było, poniekąd zaskoczenie, reakcja Serbii. Serbia, jak wiemy, nie należy do Unii Europejskiej, aczkolwiek uczestniczy w rozmowach negocjacyjnych do przystąpienia do tej struktury. I tak, podczas jednego z przemówień serbski przywódca Aleksander Vučić podkreślił, że europejska solidarność nie istnieje. Dodał także na lotnisku, że serbska wspólnota powinna być wdzięczna Xi Jinpingowi, mówiąc, powinniśmy im podziękować całym sercem, okazali się świetnymi przyjaciółmi Serbii i Serbów. Czekam, aż Xi Jinping odwiedzi Serbię, a setki tysięcy ludzi go powitają. Niektóre źródła nawet głoszą, że serbski przywódca pocałował chińską flagę na tymże lotnisku. Pomoc chińska trafiła również do Węgier, a także Hiszpanii, która stała się drugim po Włoszech epicentrum wirusa w Europie, również zgodziła się właśnie na zakup 500 000 maseczek od chińskich dostawców. Także z pomocy chińskiej skorzystały Grecja, Belgia, czy Czechy, Francja, Austria. Również kwestia pomocy chińskiej nie ominęła Polski, bowiem w połowie kwietnia do Polski również przyleciało około 80 ton sprzętu medycznego i tutaj ten sprzęt i całe wyposażenie powitał premier Polski na lotnisku.
Oprócz pomocy medycznej Chiny starały się także organizować wszelkiego rodzaju wideokonferencje z poszczególnymi państwami Europy, ale także z różnymi strukturami, na przykład ze strukturą 17+1. Konferencje miały na celu wymianę doświadczeń na temat zwalczania koronawirusa. Następnie chciałybyśmy przejść do tego drugiego etapu niesienia pomocy. Tutaj właśnie można było zaobserwować, że poszczególne państwa Unii Europejskiej, no, czy też Europy, rozpoczęły zgłaszać protest i zgłaszać wadliwość sprzętu sprowadzanego z Chin. Początek jakby różne sprzeciwy rozpoczęły się od Holandii. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia odesłało 600 tysięcy maseczek ochronnych, ponieważ ich filtry nie działały zgodnie z przeznaczeniem, mimo że miały certyfikat jakości. Powstało zatem takie obawy na temat właśnie tych produktów sprowadzanych z Chin i ich atestów, a także procesu certyfikacji. Powstało także również pytanie, w jaki sposób Europa jest przygotowana do tej pandemii, a także jak jest też uzależniona poniekąd od pomocy płynącej z Chin. Chiny zaangażowały się w złowrogie kampanie dezinformacyjne i propagandowe w całej Europie za pośrednictwem ich masowego przekazu. Szczególnie chodzi tutaj o ich strony internetowe, praktycznie rządowe, jakby nie było, Xinhua i China Daily. W specjalnym raporcie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na temat kwestii dezinformacyjnych w czasach pandemii wyraźnie opisano niektóre działania Chin w Europie. Wymieniono chociażby właśnie kazusy dezinformacyjne, takie jak po pierwsze podziw dla państwa środka za prasę polegającą na powstrzymywaniu koronawirusa, w mediach takich jak właśnie Xinhua czy China Daily można było odnaleźć następujące tytuły na artykułu. Chińska pomoc okrzyknięta rolą narodów. Gdy Chiny odzyskują siły po uderzeniu COVID-19, Chińczycy pędzą na ratunek Europie. Po drugie, ukazanie atutów systemu scentralizowanego i socjalistycznego o chińskiej specyfice. W chińskich materiałach można było przeczytać, że Zachód, który na początku wyśmiewał się, a raczej drwił z chińskiej zwłoki przeciwko właśnie, żeby te działania były skuteczne w listopadzie, grudniu i styczniu, sam teraz nie może sobie poradzić z wielką falą pandemii w Europie. Po trzecie, wytworzenie poczucia wdzięczności wobec Chin za ich szybką reakcję i powstrzymywanie wirusa. Włochy zostały tym szczególnie dotknięte, bowiem dowodem tego jest tweet rzecznika chińskiego, który przedstawił fałszywą historię, jakoby to właśnie Rzymianie mieli grać z balkonów chiński hymn narodowy w ramach podziękowań chińskiemu rządowi. I po czwarte, podkreślenie, że wirus nie pochodzi z Chin, a wręcz domniemanie, że został on wytworzony w innym państwie i tutaj padło rzeczywiście na Stany Zjednoczone. Jeszcze chciałam nadmienić, że wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa odniósł się bardzo szczególnie do krytycznych wiadomości publikowanych przez Chiny, nazywając to bitwą narracyjną. Należy umieścić właśnie tą chińską pomoc medyczną dla Europy w kwestiach geostrategicznych. Chiny w walce o wpływy próbują ukazać, że Stany Zjednoczone się całkowicie odcięły, a to Chiny właśnie niosą tą ogólnoświatową pomoc całemu światu. I podsumowując, chciałybyśmy podkreślić, że właśnie priorytetem dla Chin
jest obecnie wypracowanie lepszego postrzegania Chin na świecie. Chiny chcą być uważane jako światowy lider. Chinom też zależy, aby odwrócić uwagę od faktu, że wirus powstał w ich państwie. Chcą też przedstawić właśnie swój model zarządzania oparty na szeroko zakrojonej kontroli obywatelskiej jako najlepszy. No i też chciałybyśmy zwrócić uwagę na to, że Chinom nadal zależy na uznaniu Europy za jakby ważnego dla nich partnera, bowiem jednak same też zwracamy na to uwagę, że w kontekście rywalizacji Stany Zjednoczone, Chiny, jakby Europa może odgrywać duże znaczenie. Podsumowując też, jakby chciałybyśmy podkreślić, że właśnie wysiłki Pekinu są jakby postrzegane zarówno w pozytywny i negatywny sposób na arenie międzynarodowej. Jednakże ostatnie nasze takie zdanie, że miękka siła polega na skutecznym przyciąganiu, a nie usilnej propagandzie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym tylko o wyłączenie prezentacji z ekranu. Dziękuję bardzo. I na temat tak cały czas trwa. Wpisuje się też tutaj rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Trochę na potrzeby kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych mówi się o nowej zimnej wojnie z Chinami. Jest bardzo ciekawy tekst Toma Christensena, że to jednak nie jest zimna wojna. W każdym razie rzeczywiście nowa soft power, miękka siła oddziaływania to jest bardziej subtelne instrumenty, aniżeli taka trochę patologiczna propaganda. Rzeczywiście kwestia nowego roku i wybuchu pandemii w Chinach i tego lockdownu trochę spóźnionego, no ale też wiele państw miało spory problem. Ostatnio badania pokazały zespołu badawczego z Columbia University, gdyby lockdown wprowadzono w Stanach Zjednoczonych dwa tygodnie wcześniej, na początku marca, to prawdopodobnie udałoby się ocalić. To rzetelnie przeprowadzone badania metodologiczne i tak dalej, to nie jest to publicystyka, około 100 tysięcy ludzi, istnień ludzkich. Czyli nie byłoby teraz 230 tysięcy ofiar w Stanach Zjednoczonych, bo to jest najbardziej dotknięte pod względem pandemii państwo, a tysięcy, nawet 130 tysięcy ofiar. Przechodzimy teraz do dyskusji, zatem bardzo dziękuję panelistom za bardzo ciekawe wystąpienia. I mamy różne perspektywy, różne tematy. Jak już wspomniałem, udało nam się zmieścić w czasie, bo też część wystąpień, paneliści nie dotarli gdzieś, może zaginęli w drodze pomiędzy Zoomami, z wirtualem, a realem, ale cieszę się, że tutaj z udziałem z Państwa w tej części. I jeżeli mógłbym sobie pozwolić, to takie następujące pytania do Pana profesora w kolejności wystąpień, pana profesora Bartosza Wróblewskiego. Jak jest postrzegana przez Jordanię polityka Donalda Trumpa wobec Bliskiego Wschodu, a szczególnie wobec Iranu, tej maksymalnej presji? Czy to jest dla Jordanii szansa, czy też dostrzegają Jordania, czy władze Jordanii, monarcha dostrzega pewne zagrożenia, tak, wynikające z takiego jednostronnego izraelskiego podejścia przez USA obecnej administracji, no a przecież tam jest ponad połowa populacji ludności, to są Palestyńczycy, tak, mają obywatelstwo jordańskie, ale jak w tej chwili to jest postrzegane z perspektywy Jordania, polityka USA jako stabilizacja czy destabilizacja regionu? Do pana za chwilkę jeszcze tutaj Bartosza Musioła, pana doktora, chciałbym dowiedzieć się o tej rywalizacji chińsko-rosyjskiej w Azji Centralnej. Czy to jest rywalizacja, czy współpraca, bo mamy taki podział ról.
dotyczący kwestii dotyczący kwestii pan Marek Mokrze, przepraszam, to pomyliłem, warto się podzielać, to pan Marek, dotyczący znaczy współpracy pod względem bezpieczeństwa, Szanghajska Organizacja Współpracy, a z drugiej strony mamy przecież Polska Kino, coraz bardziej wyraźnie zaangażowany nie w Chin przez nowy jedwabny szlak w Azji Centralnej, a z drugiej strony no gdzieś tak, za bezpieczeństwo tego regionu chce odpowiadać nadal Rosja. Czy tu jest obszar utrzymania tej współpracy, czy raczej narastającej rywalizacji, która gdzieś może doprowadzić do poważniejszych perturbacji najbliższej przyszłości? No i do pana Rafała Zambrzyckiego prosiłbym o te Kosowo, tę misję, czy rzeczywiście tak to, co powiedziałem, zasygnalizowałem z Kosowem, tam były takie problemy, no trochę tak tam różna kwestia kontrolna, przestępczość i taki przemyt tam się zaczął rozwijać. Czy rzeczywiście było aż tak źle, czy bardziej to był ten kryzys opanowany. I tu do ostatniego wystąpienia pani Tomaszewskich. Jak wpłynęła pandemia COVID-19 na relacje? Czy ja jestem słyszalny, bo coś to internet chyba zawiesza, na relacje w kwestiach nowy jedwabny szlak w Europie, tak? Czy to spowolniło tę współpracę, czy przyspieszyło, jak w tej chwili to wygląda. To z mojej strony tyle. Otwieramy dyskusję. Proszę bardzo. Czy ja mam pierwszy odpowiadać, czy... Dobrze. Jeszcze jedno, ponieważ mnie tu trochę miałem kłopoty. Czy dobrze zrozumiałem pytanie? Jakie jest postrzeganie w Jordanii polityki i prezydenta Trumpa, szczególnie polityki palestyńczyków? Tak. No w ogóle blisko wschodnia polityka Trumpa z perspektywy Jordanii. Dobrze. Więc ja przede wszystkim chciałbym podkreślić, że tu trzeba oddzielić dwie rzeczy. Nazwijmy to nastrój społeczny. No, słusznie pan mówił, że duża część ludności Jordanii no, składa się z Palestyńczyków, przy czym nawet to trudno obliczyć, prawdę mówiąc, bo liczeni są na ogół tylko ci, którzy no, przybyli tam, jak liczeni jako Palestyńczycy są ci, którzy przybyli no, w czasie konfliktu z Izraelem. Tymczasem w ogóle zaludnienie Transjordanii nawet odbywało się częściowo przez emigrację z Palestyny. I nawet, no ale w każdym razie jest to fakt. Więc zacznijmy od tego, że oczywiście nastrój ludności jest zdecydowanie antyizraelski i wobec tego no, ta polityka, jak chyba prawie wszędzie w świecie arabskim, jest, no, jest bardzo źle postrzegana. Znaczy jest uznawana za politykę całkowicie proizraelską, jako absolutne no, splunięcie w twarz światu arabskiemu. No ale z drugiej strony niewielkie to ma znaczenie, ponieważ trzeba przyznać, że ostatnie lata udowodniły nawet Arabom, że nie stanowią żadnej siły politycznej, zwłaszcza w kontekście jedności arabskiej, którą tak długo no, przynajmniej teoretycznie wyznawano. Więc to ostatnich kilkanaście lat jest no, takim rozwianiem tych nadziei. Wobec tego, no, jeśli chodzi o nastrój społeczny, zwłaszcza no, tej ludności palestyńskiej, jest to ona taka bezsilna złość. No i prezydent Trump jest jednym z obiektów tej bezsilnej złości. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że tutaj wielu Arabów i Jordańczyków również nie miało złudzeń co do Amerykanów. Więc prezydenta Trumpa traktują czasem po prostu jako wyjątkowo szczerego. Uważają, że to, co każdy prezydent amerykański chciał, czyli zniszczyć Arabów, zniszczyć Palestyńczyków i pomóc bezwzględnie Izraelowi,
i każdy z nich chciał, to Trump jedynie ujawnia na zewnątrz. No i to jest jedyna różnica, więc Trump jest w pewnym sensie bardziej szczery. Natomiast dużo trudniej określić, no, co myśli o tej sprawie król Jordanii. Oficjalnie Jordania pozostaje państwem zdecydowanie prozachodnim, a wobec tego również proamerykańskim. Jordania była prekursorem porozumienia z Izraelem, no i w jakiś widowiskowy sposób z tą polityką nie zerwała. To, co ja mówiłem, to są takie niewielkie przejawy nieco innego podejścia, ale one jeszcze nie zmieniają polityki. Więc oficjalnie rząd jordański pozostaje zdecydowanie prozachodni i również proamerykański. Tym niemniej, jeżeli no, mogę powiedzieć, nawet oficjalnie, można powiedzieć, nie cieszy się aż tak skrajnym naciskiem na Palestyńczyków i tak skrajnie proizraelską polityką, no przynajmniej tak to Arabowie odczuwają. No cóż, no, obecnie liderem w świecie arabskim porozumienia z Izraelem są kraje z nadzatoki Perskiej. No więc w pewnym sensie no, można powiedzieć, że Jordania troszeczkę się zdystansowała. Więc mówię, w społeczeństwie jest to wyraźny brak jakiejkolwiek sympatii, niechęć, w niektórych kręgach nawet nienawiść. W przypadku rządu jest to proamerykańska polityka, ale nawet rząd mruga do społeczeństwa, że prowadzi taką politykę, bo musi, bo nie ma innego wyjścia. Gdyby było jakiekolwiek inne wyjście realne, to można by prowadzić politykę inną, ale ponieważ świat arabski się rozpadł, jest skrajna dekoniunktura, i Izrael może z nami zrobić wszystko, co mu się żywnie podoba, Stany Zjednoczone również, wobec tego trzeba prowadzić politykę proamerykańską. Ja może trochę spłycam sprawę dla podkreślenia. Oczywiście król Jordanii tak tego nie powie, ale moim zdaniem jest w tej polityce mniej więcej takie przesłanie do własnego społeczeństwa. Robimy politykę proamerykańską, bo w obecnej sytuacji żadna inna nie jest możliwa. Czy to tyle, czy jeszcze? Bardzo dziękuję. Rzeczywiście tak, bezsilna złość, to bardzo mi się podoba to określenie. Szczególnie, no bo tak, ambasada w Jerozolimie, no i tak jakby nie podpalił się ta ulica arabska, ta słynna ulica arabska w regionie, tak, żeby nie było masowych demonstracji, zniszczenia amerykańskich interesów, tak, palenia konsulatów i ambasad w różnych stolicach w świecie arabskim, amerykańskich, tych symboli. Nic takiego się nie stało. No, praktycznie jakby tak, już takie zmęczenie tym tematem i znudzenie. Ja podkreślam to, niechęć do Amerykanów nie jest rzeczą nową, natomiast no, obecnie widać pewne poczucie bezsilności. Nawet w tych kręgach, no nie tylko jordańskich, ale w ogóle arabskich, które no, są antyamerykańskie, ale okazuje się, że nic nie mogą. No i to nawet najbardziej zacięci przeciwnicy Ameryki w świecie arabskim, no poza może islamistami, którzy podkładają bomby, no muszą przyznać. No, z drugiej strony no nie jest to dobry nastrój na dłuższą metę. Zresztą co do polityki amerykańskiej, o ile będzie czas prezydenta Trumpa, bym coś powiedział, no chyba, że nie będzie czasu. No, to zobaczymy. Dobrze, tak, tak, mamy jeszcze 10 minut, bo potem ten Zoom to nas wyłączy chyba, tak? Tak wygląda, to jest zaplanowane, czy możemy tak, te 5 minut dostaniemy dodatkowo? Możemy sobie 5 minut przedłużyć bez problemu. Dobrze, to już mamy jakiś tam zapas. Panie Marku, proszę bardzo. Tak, jeśli chodzi właśnie o pytanie, to jest bardzo dobre pytanie, bo generalnie jak sam się zastanawiam nad relacjami Chin i Rosji w Azji Środkowej, to przede wszystkim należy pamiętać w ogóle, jak te państwa zaczęły tą swoją aktywność po zakończeniu zimnej wojny, prawda? I tutaj niewątpliwie Chiny miały o tyle lepsze soft power, że Rosjanie pogrążeni byli w dość takim, powiedziałbym, poważnym kryzysie po zakończeniu zimnej wojny, prawda? Jak upadł Związek Radziecki, to niespecjalnie Chiny były w stanie, powiedzmy, być mniej konkurencyjne, prawda? Wynikało to z tego, że generalnie Rosjanie za dużo akurat możliwości finansowych nie posiadali inwestycyjnych, żeby w ogóle w Azji Środkowej podejmować kolejne przedsięwzięcia. Niewątpliwie Chińczycy tutaj na pewno w kolejnych dekadach zaczęli wypełniać te luki, tak bym to określił, prawda?
Rosjanie zaczęli też oczywiście to dostrzegać, prawda? I tutaj oczywiście, tak jak pan profesor wspomniał, generalnie wyraźne było to zwłaszcza w kontekście właśnie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, bo ile od końca lat 90. ta aktywność chińska była coraz większa, zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej, prawda? To często też się wiązało na przykład z takim, powiedział, drenażem mózgów, ponieważ jak przebywałem w Azji Środkowej, to chociażby bardzo popularne były chińskie stypendia, prawda? Czyli generalnie to wyglądało w ten sposób, że studenci z Azji Środkowej byli zapraszani do tego, żeby właśnie kształcić się na chińskich uniwersytetach. To też pokazywało, że Chińczycy zaczęli nie tylko jak gdyby zwiększać aktywność w wymiarze gospodarczym, ale także społecznym, także w wymiarze, powiedzmy, edukacyjnym, prawda? Co miało także oczywiście ocieplić wizerunek Chin właśnie na tej płaszczyźnie, a było pewnie w jakimś stopniu odpowiedzią na to, że jednak Rosjanie wiele lat, zwłaszcza od czasów Związku Radzieckiego, stanowili destynację dla migrantów, prawda? Gdybyśmy mieli teraz przeanalizować na przykład PKB Azji Środkowej, to na przykład Tadżykistan czy Kirgistan od 30 do 50% generuje PKB z wpływów migrantów, prawda? Więc generalnie mówimy tutaj o właśnie Kirgistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, prawda? Więc gdybyśmy mieli na przykład wskazać takie główne lokalizacje osadzania się, osiedlania się migrantów, to powiemy właśnie Rosja i Kazachstan, prawda? To są te najbardziej atrakcyjne kierunki. Więc możemy powiedzieć, że Rosjanie rzeczywiście dostrzegali ten problem, natomiast no Chińczycy cały czas jak gdyby zwiększali tą swoją mimo wszystko aktywność. No i Szanghajska Organizacja Współpracy była w pewnym stopniu takim balansem tej współpracy, ponieważ Rosjanie po to zainicjowali inicjatywę Szanghajskiej Organizacji Współpracy po to właśnie, żeby równoważyć ten rosyjski i chiński interes, prawda? Czyli z jakim stopniu mamy Szanghajską Organizację Współpracy? No większa część oczywiście poza tam innymi krajami Azji Środkowej, no bo generalnie tam był przez jakiś czas Uzbekistan, potem wycofał się, mieliśmy Kazachstan, Kirgistan, prawda? No generalnie izolujący się Turkmenistan, tutaj nieco większe są problemy. Natomiast generalnie chodziło o to, żeby Szanghajska Organizacja Współpracy była forum kontroli tych interesów, tak? Widzimy, co się mniej więcej na tej płaszczyźnie dyplomatycznej dzieje. Natomiast no, trzeba pamiętać mimo wszystko, że Rosjanie kontrolowali przez okres zimnej wojny no nie tylko infrastrukturę, powiedzmy w jakimś stopniu wodociągową, bo cały ten pomysł, prawda, zmiany tej infrastruktury irygacyjnej, prawda, tego procesu nawadniania, ale z drugiej strony kontrolowali infrastrukturę tranzytową. Czyli gdy na przykład mówimy o tym, że surowiec, prawda, trafiał bezpośrednio na przykład na inne rynki, chociażby europejskie, to Rosjanie mieli pełną nad tym kontrolę, prawda? Czyli mówimy tutaj właśnie o gazociągach, o ropociągach i tak dalej, i tak dalej. Ten tranzyt wyglądał w ten sposób, że Rosjanie na przykład odbierali sobie z Azji Środkowej surowiec, potem go w jakimś stopniu przejmowali na swoim terytorium, no i dodawali marżę, prawda, która trafiała na inne rynki. Więc taki był system. Natomiast no, to się zaczęło z czasem zmieniać, bo do tej zmiany przyczynili się Chińczycy. Dlaczego? Bo zaczęli realizować poważne inwestycje infrastrukturalne, projekty infrastrukturalne, które tak naprawdę były konkurencją dla Rosjan. Chociażby jeden z największych ówczesnych gazociągów południowego Jalatanu. Południowy Jalatan był to gazociąg w Turkmenistanie, który powstał, był wtedy największy na świecie i generalnie zapewniał Chinom surowiec właśnie z Turkmenistanu. Prawda? Więc to pokazywało, że nieco ten układ geopolityczny zaczyna się zmieniać. Natomiast gdybym teraz miał odpowiedzieć na pytanie pana profesora, jakby to współcześnie wyglądało, to generalnie wydaje mi się, że i Rosja, i Chiny mają jak gdyby podobną sytuację, tak bym powiedział, polityczną, prawda? Wynika to z tego, że jednak wizerunkowo i Rosjanie, i Chińczycy są podobnie postrzegani, prawda? Bo Chińczycy tak naprawdę no, postrzegani z uwagi na swoje prawa człowieka, więc na pewno soft power Chińczyków jest o tyle korzystny w Azji Środkowej, że nie są tak restrykcyjni pod tym względem jak na przykład Unia Europejska, prawda? Jak na przykład widzimy Unię Europejską i Chiny na przykład w Afryce, czy chociażby nawet w Ameryce Łacińskiej, czy na przykład widzimy w Azji Środkowej, no to Chińczycy rzeczywiście mają tutaj większe atrybuty, tak? No bo jednak z prawami człowieka nie są utożsamiani, z rządami prawa, prawda, z tą przejrzystością, jak chociażby Unia Europejska. Ale mimo wszystko Chińczycy z jednej strony stanowią pewne zagrożenie. Dlaczego? Ponieważ jak ja zrobiłem takie badania ankietowe wśród społeczeństwa Azji Środkowej, to generalnie, co ciekawe, niektórzy ankietowani, ale także eksperci odpowiadali, że społeczeństwa Azji Środkowej postrzegają jako zagrożenie samo zaangażowanie Chin, prawda? To było dość ciekawe, prawda? Z czego to wynikało? No jak przebywałem w Azji Środkowej, to rzeczywiście dostrzegłem, że sam handel odbywa się na dużych bazarach, prawda? A tam na tych bazarach, co ciekawe, można było kupić lokalne produkty, prawda? Wytwarzane z materiałów, surowców właśnie bezpośrednio pochodzących z Azji Środkowej. Natomiast to zaczęto rzeczywiście traktować jako priorytet, by ten handel rzeczywiście w ten sposób się rozwijał, no ale Chińczycy faktycznie zaczęli być coraz bardziej aktywni, bo otwierały się przed nimi nowe rynki zbytu, prawda, dla swoich produktów.
Więc te nadwyżki rzeczywiście gdzieś były wyprowadzane na Azję Środkową. Więc takie zagrożenie gospodarcze po stronie Chin występuje, czyli rzeczywiście Chińczycy są utożsamieni jako takie wyzwanie gospodarcze, prawda? Zalew chińskich produktów. Natomiast Rosjanie z kolei, co ciekawe, są traktowani jako wyzwanie polityczne, prawda, dla Azji Środkowej, czyli mówi się o tym, że nadal obawa jest, że nowe projekty rosyjskie, tak? Czyli nie tylko wspólnota niepodległych państw, bo to jest powiedzmy słaba inicjatywa, tak? Tam nie ma jakichś takich większych więzi, ale na przykład już Euroazjatycka Unia Gospodarcza, prawda? Inne pomysły Unii Celnej, czy tego rynku wspólnego, raczej pokazuje, że istnieje pewna obawa, że projekty gospodarczo-handlowe, tak na przykład było to po stronie Zbiru, czyli Związku Białorusi i Rosji, mogą spowodować powiedzmy gdzieś tam pewne roszczenia Rosjan do większej zależności politycznej. Tego się po prostu kraje obawiają, bo one niedawno uzyskały niepodległość, prawda, bo to jest początek lat 90., więc tak naprawdę ta niepodległość to jest niepodległość nowych państw, prawda? One się boją jednak utraty tej niezależności, suwerenności. Natomiast no, trzeba sobie wprost powiedzieć, że i Chińczycy, i Rosjanie tam, gdzie mogą, współpracują, bo pokazały to na przykład sankcje z Unii Europejskiej, prawda? Jak tylko sankcje zostały nałożone po aneksji Krymu, to Rosjanie szukali wsparcia w Chinach, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe, kwestie pożyczkowe, prawda? Natomiast trzeba nadal pamiętać, że Chińczycy są aktywni w sferze gospodarczej, a Rosjanie polityczno-militarnej, to się nie zmieni. Mamy na przykład obecność wojskową w Tadżykistanie, prawda? Mamy także obecność polityczno-wojskową w Kazachstanie, prawda? I tak dalej. Więc mi się wydaje, że jednak ta współpraca jest bardziej prawdopodobną perspektywą w Azji Środkowej, aniżeli powiedzmy rywalizacja, która gdzieś tam na pewnym etapie rzeczywiście była widoczna, a zwłaszcza wydaje mi się ta współpraca przybrała na sile po powstaniu, tak jak pan profesor wspomniał, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a także po zwiększeniu obecności Stanów Zjednoczonych, prawda, po 11 września. Bo jak tylko Amerykanie zaczęli tworzyć bazy wojskowe, prawda, to w tym momencie rzeczywiście Rosjanie i Chińczycy zdali sobie sprawę, że ich interes w jakimś stopniu jest zagrożony. No to później zostało to wyeliminowane po tym, jak ostatni kraj Kirgistan no, wymusił na wojskach amerykańskich wycofanie, prawda, i Amerykanie wycofali swoje wojska w 2013 roku, ale mimo wszystko to był długi okres, prawda, ponad 10-letni utrzymywania tych wojsk amerykańskich w Azji Środkowej i gdzieś tam naruszania tego interesu geopolitycznego Rosji i Chin. No i pana magistra Rafała Sandrzyckiego. Panie, jeżeli chodzi o Kosowo i generalnie tutaj o problemy związane z regionem, można powiedzieć w ten sposób. Tak naprawdę policja jest zaangażowana w regionie Bałkanów właściwie od początku, to były nasze pierwsze misje, czyli już w 1992 roku policjanci pierwsi wyjechali do misji ONZ-u, która była właściwie utworzona w regionie dawnej Jugosławii. Później były przeróżne misje, czyli była to i Chorwacja, i Bośnia i Hercegowina. W przypadku Bośni i Hercegowiny były to misje zarówno ONZ-u, jak i misje Unii Europejskiej. Tak samo Kosowo, w tamtym czasie Macedonia, więc tych misji tam było naprawdę wiele. Stąd też nasze duże zaangażowanie, czy zaangażowanie policji bardzo duże w regionie. Jeżeli chodzi o samo Kosowo, można podzielić tą misję tam na dwa etapy, czyli do 2008 roku była to misja ONZ-u z mandatem wykonawczym. Po 2000, czy właściwie na koniec 2008 roku została utworzona, czy przekształciła się misja w misję Unii Europejskiej. Również z mandatem wykonawczym, już w troszeczkę innych zadaniach. Natomiast ciągle policja i służby wchodziły w zadania policji lokalnej. W tym czasie od początku zaangażowania w Kosowie policja wysłała około 3,5 tysiąca policjantów w ramach jednostki specjalnej polskiej policji. Są to policjanci specjalnie wyselekcjonowani, przeszkoleni, którzy na miejscu pełnią służbę w warunkach skoszarowanych i są tak zwanym second responderem, czyli właściwie jeżeli policja lokalna nie byłaby w stanie sobie poradzić z jakimiś problemami, na przykład nie wiem, demonstracjami czy innymi sprawami, które są na miejscu, wtedy wchodzi jednostka specjalna wojskowej policji. Natomiast kolejnym, trzecim tym etapem jest ewentualnie KFOR, czyli siły wojskowe. Natomiast powiedziałem o tym, że należy podzielić ten okres misji kosowskiej, czy rozgraniczyć do 2008 roku i po 2008. Tak jak mówiłem, wcześniej była to misja ONZ-u, później misja Unii Europejskiej. W przypadku ONZ-u
Generalnie mamy przedstawicieli wszystkich krajów, czy prawie wszystkich krajów, które są na świecie, więc nie było tam wielkiego zdziwienia, gdzie policjanci na przykład z Gany uczyli policjantów kosowskich, jak kierować ruchem na skrzyżowaniach. Wiele rzeczy działo się troszeczkę innych, więc za okresu ANZ-u faktycznie można powiedzieć, że słychać było o sprawach, które tam się działy, czyli zdarzały się sprawy i przemytów, i również, nie wiem, czy korupcji, czy innych rzeczy. Można na przykład obejrzeć, może nie będzie to bardzo naukowy film, ale film Whistleblower, tak, opowiadający o misji w Bośni, gdzie dochodziło do handlu ludźmi, właśnie do tych rzeczy, o których pan mówił. Także faktycznie kiedyś dochodziło, natomiast za czasów misji Unii Europejskiej praktycznie takich rzeczy nie ma. Jeżeli już, często są to rzeczy rozwiązywane też wewnątrz misji, bądź też wewnątrz krajów wysyłających ludzi. Natomiast faktycznie przy misjach ONZ-u zdarzały się sytuacje, że tak powiem, kryminogenne. Natomiast akurat region Bałkanów może nie był takim najgorszym, bo tutaj, jeżeli chodzi o misję ONZ-u, Środkowa Afryka, tutaj dochodziło do całej masy naruszeń. Z niektórych misji były ściągane całe kontyngenty wojskowe w sile kilkuset ludzi z uwagi na to, że dochodziło do łamania praw człowieka, do różnego rodzaju przekroczeń uprawnień i tym podobnych. Natomiast no, faktem jest, że bywało. Natomiast na szczęście można powiedzieć, że może to jest sposób szkolenia i selekcji ludzi, może też taki nasze poczucie tego, że jedziemy jako Polacy do misji, troszeczkę można powiedzieć, naprawiać świat. I myślę, że po części dzięki temu nie było poważnych zarzutów wobec Polaków. Nie wiem, czy wyczerpałem temat, czy jeszcze... Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienie, tak. Różne typy misji, sytuacji. No i prosiłbym do ostatniego wystąpienia, krótki komentarz. To jeżeli chodzi o kwestię właśnie realizacji projektu nowego jedwabnego szlaku w Europie, jak najbardziej można się spodziewać pewnego rodzaju spowolnienia, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w tym okresie postpandemicznym i trudno jakby ocenić tą sytuację na bieżąco. Aczkolwiek obecnie Chiny próbują nawet wykorzystać ten czas pandemii i chociażby Xi Jinping już w swoim wystąpieniu w maju podkreślił, że Chiny też będą realizowały jedwabny szlak zdrowia. I rzeczywiście ciężko nam teraz się odnieść do samej inicjatywy pasa i drogi, bowiem to już nie tylko takie projekty infrastrukturalne, ale rzeczywiście to także kosmos, to także właśnie kwestia zdrowia, także rzeczywiście my to obserwujemy i nie ukrywamy, że zadajemy sobie teraz pytanie, czymże jest sam ten nowy jedwabny szlak, bo z miesiąca na miesiąc ta jakby inicjatywa się poszerza i jakby podkreślimy, że same mamy problem z interpretacją tego wszystkiego jakby w bieżącym okresie czasu. Jeszcze chciałam dodać, że w okresie tej pandemii w czerwcu 2020 roku w Duisburgu zarejestrowano, że ten transport konwojów pociągów z Chin był dwa razy większy niż rok temu, więc no tutaj widzimy, że ta pandemia nie wpłynęła na to, że te pociągi jednak, ta wymiana między Chinami a Europą jednak ustała, wręcz przeciwnie. Ale to zależy właśnie od poszczególnych przypadków. Dokładnie. Jak i państw. To już byśmy musiały się typowo do każdego z państw odnieść, aczkolwiek zauważalny jest taki sceptycyzm i rzeczywiście państwa Europy z większym wyczuleniem jakby interpretują też te jakby słowa chińskiego przywódcy. Także rzeczywiście inaczej reagują na dziękuję to wszystko. W takim razie bardzo. Rzeczywiście nowy jedwabny szlak to taki worek bez dna, tak się wrzuca do niego. Mnie tylko jedna rzecz interesuje, to tak już do dyskusji może, kto się opłaca, bo to są państwowe w gruncie rzeczy
przeważającej mierze państwowe przedsiębiorstwa chińskie, one uczestniczą w tam. Przepraszam, my mamy jakieś zacięcie i nie do końca. Niekoniecznie ma to do czynienia z, także to jest jakby. No, u nas też się wiesza. U mnie też. Nawet niektóre rzeczy całkiem nieźle. Coś tutaj z internetem chyba się dzieje. Zawiesiło się. No, halo? No, teraz słyszymy. Teraz tak. Ja tylko tak, to jako, że te chińskie przedsiębiorstwa państwowe, jakie wielkie molochy, te inwestycje, tak, kiedy mogą być takie kapitałochłonne, rodzić różne problemy. Pytanie, na ile to się opłaca, a na ile to zaczyna się już dopłacać do tego. Ale to tak na marginesie. W generalnej perspektywie tak, że Chiny wychodzą z pandemii, wzrost gospodarczy szybciej niż reszta świata, a mnie interesuje się ten problem, właśnie ten inny troszeczkę, na ile to nie ma tego przyciągnięcia inwestycyjnego, które projekty, które wrócą się albo są trochę no, przeszacowane, polityczne kwestie, różnice kulturowe, korupcja po drodze z różnymi państwami, tak, Azji Centralnej i tak dalej, obawy tutaj z partnerów środkowoazjatyckich wobec Chin, bo one są potężne, tak, i nie tylko na tym czasie. Jeszcze w takim razie, teraz proszę Państwo, pozadajecie pytania, bo jeżeli mamy czas jeszcze, tak, nie wiem, jak to wygląda, Pani Kamino. Mamy jeszcze, proszę. Dobrze, dobrze. To proszę bardzo, jeżeli ktoś chciałby skomentować. To znaczy ja miałbym nie tyle pytania, co dwa komentarze, jeśli mógłbym. Halo? Proszę bardzo. Tak, tak, proszę bardzo. To znaczy, tak, do pań miałbym taki komentarz, no, albo moją refleksję. Ja się zastanowiłem nad tą polityką przedstawiania tej wdzięczności Włochów. Panie przedstawiły to jako no, rodzaj propagandy soft power w stosunku do Europy. Ja, o ile w ogóle znam chińską kulturę polityczną, to widzę to zupełnie inaczej. Moim zdaniem to jest całkowicie jakby narracja skierowana do Chińczyków, na całkowicie wewnątrzchińska. To jest zaznaczenie, że barbarzyńcy doznali takiej łaski od władz chińskich i od Chin, że o to są wdzięczni. Chiny mają bardzo wielowiekową tradycję hołdu lennego ze strony barbarzyńców, którzy kłaniają się władcy chińskiemu, no i udowadniają w ten sposób absolutny szacunek dla właśnie władz chińskich, no i dla cywilizacji chińskiej. I myślę, że tu raczej ja bym podejrzewał, że chodzi właśnie o takie podkreślenie no, dla Chińczyków, że oto Europejczycy, no, dotąd tak dumni, no niejako tutaj się pokłonili władzom chińskim z wdzięczności. No, to jest moja uwaga. Natomiast drugą sprawą, no też komentarzem byłaby sprawa prezydenta Trumpa i jego polityki. To znaczy ja uważam, przyznając, że no, on dość mocno zmienił tą politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, to jednak podkreślałbym, że zmienił właśnie, całkowicie jest nastawiony, przepraszam, na sprawy wewnętrzne i tutaj choćby ta sprawa właśnie no tej polityki wobec Izraela. No tutaj nie widzę żadnego pomysłu z jego strony. To jest po prostu umycie rąk od problemu, ponieważ przyjęcie skrajnie proizraelskiej postawy jest najwygodniejsze propagandowo z jego strony. No, zamyka trochę też usta no, lewicowym pewnym środowiskom, które są jednocześnie proizraelskie. No to przyjął taką zasadę, ale no tutaj wielkiej polityki w tym nie widzę. To jest raczej ucieczka od jakiegokolwiek no, głębszego podejścia do problemu. No ale rozumiem no, zasady, no z tym, że i teraz szerzej. Moim zdaniem w ogóle prezydent Trump
To jest wielki propagandista wewnętrzny, natomiast nie widzę tutaj, nawet w tej walce z Chinami, nie widzę pewnej konsekwencji i pomysłu, co dokładnie chciałby zrobić. Jeżeli chciałby, nie wiem, jakoś tego molocha chińskiego powstrzymać, to tymi posunięciami, które dotąd robi, no to nie powstrzymam. Ja w każdym razie nie widzę takiego sposobu. To jest w ogóle omijanie problemu, bardziej krzyk propagandowy niż rzeczywistość. No i ostatnia sprawa też dotycząca Trumpa. No przypominam, że może nie sam prezydent, ale w kręgu Trumpa, i on to nie zaprzeczył, no niemal oskarżono tę Chińską Republikę Ludową o wytworzenie wirusa, no i niejako otrucie świata wirusem. No, można powiedzieć, na chwilę jest to dobre posunięcie propagandowe, ale czy zastanowiono się na dłuższą metę, co z tego wyniknie? No przecież jest to ni mniej, ni więcej tylko oświadczenie, że Chiny mają taką potęgę, że mogą zabić tam 220 tysięcy obywateli amerykańskich za pomocą ich otrucia, a Stany Zjednoczone nie mogą nic im zrobić. No w gruncie rzeczy, konsekwentnie myśląc nad tym, to tak wygląda. Owszem, no, nie sprzyja to obrazowi Chin jako takiego łagodnego misia, który wszystkim pomaga. To pod tym względem jest rzeczywiście może niezłym ciosem w tą propagandę chińską, ale na dłuższą metę kreuje przecież Chiny na państwo, które skutecznie, no można powiedzieć, wbiło nóż w Stany Zjednoczone i zadało mu cios, jeśli by poważnie traktować, mówię to, oskarżenie. Więc tak się zastanawiam. Widzę więc na razie w tym człowieku, no owszem, kogoś, kto bardzo na tym rynku wewnętrznym Stanów Zjednoczonych szumi, ale pomysłów na szerszą politykę Stanów Zjednoczonych to on moim zdaniem nie ma, żadnych nie przedstawił. A czasy się robią coraz ciekawsze. Takie państwa jak Turcja, Indie, na które się mało mniej zwraca uwagę, powstały tam bardzo ciekawe układy władzy, które warto by obserwować. No, zarówno Erdogan, jak i prezydent Modi, to znaczy za pomocą demokratycznych procedur stworzyli no, jakby nieco inną sytuację. No, można wprost powiedzieć, no, bardziej twardszą, bardziej dyktatorski typ władzy. No, co z tego będzie, to się okaże. Natomiast tak, ja tylko tutaj rzeczywiście, bo jakbyśmy mieli racjonalnie analizować deklaracje i twierdzenia Trumpa, no to droga donikąd, tak? Bo no tak, ale jest to łatwo to obalić. Ciekawe takie podejście. Tak, ale już ja będę mówił jak Trump. No to jest wina Blue States, demokratów, którzy zarządzają tymi Stanami, i tam doszło do tragedii, bo oni nie umieją, są niekompetentni, skorumpowani, i gdybyś przestrzegali to, co ja tutaj przedstawiam jako prezydent Stanów Zjednoczonych, to nie byłoby takich tylu ofiar. No i on ma odpowiedź na każdy tego typu zarzut. To jest populizm i dzielenie społeczeństwa w niezwykły sposób, bo taka polaryzacja jest bez przerwy, jest takim motorem napędowym też tej polityki wewnętrznej Trumpa. To jest tak, ta polityka wewnętrzna i odbiciem tej polityki wewnętrznej jest ta polityka zagraniczna selektywnie, tak? Traktowanie różnych problemów. Jest to dosyć, można powiedzieć tak, no przez to jest dosyć skuteczna, tak? Dosyć skuteczna. Do tej pory no to poparcie jest duże elektoratu Trumpa i no pytanie, czy uda się demokratom no, te duże Stany na swoją stronę przyciągnąć. To jest skomplikowany system wyborczy, to jest 50 różnych systemów wyborczych, liczenia głosów, procedur wyborczych. Może dojść do historycznego przełomu i rzeczywiście Amerykanie zmęczeni pandemią, Trumpem i stylem przywództwa, mówię generalnie, tak, mogą doprowadzić do przełomu, bo Amerykanie też jako społeczeństwo są znani z tego, tak, że jest przełom i pojawia się nowa jakość, tak, i jest coś, co no, zaskakuje świat nieco, tak, zaskakuje, że był pierwszy
Afroamerykanin prezydentem. I też to było takie, no, to może nie było aż takie duże zaskoczenie, bo to całkiem nieźle mu te super prawybory szły Barackowi Obamie, ale teraz być może będzie to plebiscyt przeciwko Trumpowi i różne części jednak społeczeństwa, młodzi i ta baza elektoratu Trumpa się troszkę tam zaczyna kurczyć. No ale kto wie, ten system liczenia głosów i okazuje się w tej chwili korespondencyjnie bardzo wiele jest nieważnych głosów, bo to też jest jakiś tam problem większy prawdopodobnie dla demokratów z ostatnich takich analiz, bo elektorat jest bardzo zdyscyplinowany Trumpa niezwykle, tak? Bardzo pieczołowicie tam te wypełniają te korespondencyjne głosy, podpisują je tak, żeby było jak należy. Jest to bardzo ciekawe, w jakim kierunku to zmierzy, będzie zmierzać, ale odnośnie Erdoana i Modiego, Erdoan w tej chwili ta lira traci bardzo na wartości, tak? Ta polityka finansowa, gospodarcza, jest to też takie regionalne przeciągnięcie, za dużo różnych aktywności w regionie, rzeczywiście Turcję widać, tak, w regionie. On ma plan współdziałanie i na Bliskim Wschodzie jest dosyć mocnym graczem, a Indie no, mają ten problem z Chinami nieustanny, no i z muzułmanami w środku, tak. To też populizm od jego jest jakieś tam oparcie o Trumpa, a teraz jeżeli będzie zmiana administracji, no kto wie, jak to dalej będzie układało. Ktoś z Państwa jeszcze ma komentarz? Czy myśmy chciały się tylko jeszcze odnieść też do komentarza względem naszego wystąpienia, bowiem rzeczywiście my przyjęłyśmy taką perspektywę europocentryczną, czyli rzeczywiście oceniałyśmy reakcję tych państw z perspektywy Europejek i też powoływałyśmy się wówczas, cytując te kazusy dezinformacyjne, dokładnie na raport Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Może rzeczywiście źle zostałyśmy na samym początku, starałam się przedstawić, rzeczywiście nasza perspektywa będzie, no naszym celem będzie jakby analiza reakcji państw, wybranych państw Europy, aczkolwiek rzeczywiście no, w tym akurat wystąpieniu nie zwracałyśmy uwagi na tą chińską percepcję tego, niesienia tej pomocy. Także jak najbardziej się zgadzamy ze zdaniem pana profesora, aczkolwiek nasze wystąpienie miało na celu właśnie ukazanie tą inną perspektywę. Także rzeczywiście przyjmujemy jakby jak najbardziej ten komentarz i weźmiemy sobie do serca to, żeby rzeczywiście zwracać uwagę też na percepcję innej strony. Wówczas będzie to spojrzenie na całą sytuację nieco szersze i będziemy mieć szerszy pogląd. Także dziękujemy. Ja tak w razie dziękuję Państwu bardzo, że będziemy chyba przeciągać tutaj struny czasowej. Bardzo dziękuję za komentarze, za dyskusję, za wystąpienia i do zobaczenia na kolejnych panelach. Ja również chciałabym bardzo tutaj podziękować. Jeszcze takie ostatnie słowo, nie będę już przedłużać i przetrzymywać Państwa. Chciałabym w imieniu organizatorów podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym panelu. Państwa wystąpienia były naprawdę interesujące. Bardzo dziękuję za trzymanie się dyscypliny czasowej przede wszystkim, za dyskusję, za odpowiedzi na pytania, za komentarze. I również chciałabym bardzo podziękować panu profesorowi za tak sprawne moderowanie tego panelu. Więc bardzo Państwu wszystkim dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłej edycji naszej imprezy kongresowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w takim razie. Do widzenia. Do widzenia.